Tam Fantasmagieria podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 339. Ja nazywam się Damian Palochakę Dachman i ze mną są Piotr kuldanek Gaka kuldan Dzień dobry wieczór wszystkim. I Tomek Pienia. Cześć, cześć. Damien, czy powinniśmy zaśpiewać tobie na początek 100 lat? Nie. Z ja okazji myślę, że... małego no takiego właśnie. małego jubileuszu, kurczę, to jest. Cóż, cóż to za osiągnięcie? Pochwal się słuchaczom, którzy dziewiąty, mogą. 9 dziewiąty rok, dziewiąty sezon Fantasmagierii właśnie się rozpoczął. Prawda, pierwszy odcinek gdzieś tam nagrany został do szuflady wcześniej. On nawet chyba miał jakieś premiery jako, jako taki e, bonusowy e, zerowy odcinek. Chyba nie było wtedy jakiegoś e, normalnego odcinka, więc to puściliśmy, ale tak 30 stycznia tak to jest. To jest ten dzień, w którym e, świętuje e, powiedzmy rocznicę istnienia Fantasmagierii i właśnie kolejna Buntort. minęła. Wiesz co, ja się tak ja pamiętałem o tym, żeby pamiętać i przypomniało mi się chyba dwa dni później. I podoba mi się właśnie, jak, to, jak te zasięgi na Facebooku działają. Nie? Na, na, na naszej grupie skromnej Fantasmagieria. Jest tylko na razie, na razie tam 145 osób, o ile się nie mylę, Ale to był najpopularniejszy post, właściwie każdy, kto go widział, bo to wiesz, pokazuje ci, ile osób do, do, do ilu osób dotarła reklama i ile osób klikło, prawda, lubią i skomentowało, i to, to był. To największe zasięgi, więc ludzie są bardzo sentymentalni i bardzo dobrze życzą, ale jak trzeba kurde kliknąć w lubię, czy udostępnić odcinek, to jest jakiś tak wiesz. I ja to oczywiście nie winię ludzi, tylko, ludzi, tylko Facebooka, nie? I te zasięgi, no, ale. W każdym System. razie tak. Dziewiąty, dziewiąty sezon. Tomek. Tomka pewnie znają wszyscy czytelnicy rozgrywka podcast.pl serwisu. Tam już dwa artykuły chyba napisałeś, tak? Tomek, przyzna się. No, trochę więcej, ale co to? Kto by tam liczył, kto by tam liczył, przede, wszystkim, prawda? przede wszystkim jest mistrzem y, krótkich komentarzy, które czasami potem zamieniają się. zamiast komentarza do dotka oddzielnego, w oddzielny tekst cały. Tak, poza tym y, Tomka można było też y, poznać jako wielkiego fana Gwiezdnych wojen, takiego y, neofitę. Nie chcę się tak na sam początek o tym rozgadywać, ale tak, jak generalnie całe życie nie przepadałem za gwiazdnymi wojnami. Jako taki typowy nerd i geek, oczywiście doceniałem ich wkład w kulturę i w popkulturę, ale generalnie gdzieś to było zawsze z boku. Zawsze uważam, że to są kiepskie filmy i nadal tak uważam, to są kiepskie filmy. Ale coś takiego w tym roku, nie wiem, coś tak zaskoczyło. Po raz kolejny sobie obejrzałem trylogię, przygotowując się do, do grudniowej premiery, epizodu siódmego i kurczę, coś mnie tak wzięło. I chyba, chyba tak to się zaczęło od bety Battlefronta, tak paradoksalnie, no. zwłaszcza, że ja w ogóle nie gram w multiplayer prawie, że i coś chwyciło. Tylko misje treningowe w kółko, tak? Nie, nie, <laughs> nie. na takich nie, ludzi, którzy myślą, że to jest świetna gra i nie wyszli poza właśnie te treningowe misje. Znaczy znam jedną taką osobę, ale... Nie, 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 to, to już jakby na szczęście tutaj z... A ja myślałem, że ty się zakochałeś po prostu w Ray i to był taki moment zwrotny. Że to był to taki moment, w którym. No nie wiesz że to... to... Może druga połówka twoja słuchać i tak dalej. P Pomijając jak... jakby walory estetyczne, to aktorki, która ją odtwarza, to, to jest fenomenalna postać. To jest pierwsza od bardzo dawna postać, która tak bardzo pasuje do kino Nowej Przygody. Mi tego strasznie brakowało w kinie. Niby trochę nawiązuje do tego współczesne filmy Marvela, ale to trochę próbował Abrams w Super 8. Coś takiego mhm. tworzyć, czy znaczy w sensie nawiązywać do tego klimatu starych filmów Spielberga, ale tak naprawdę to chyba właśnie epizod siódmy i, i postać Ray. A zresztą nie tylko Ray, ale też mhm. Fina i innych bohaterów jakoś tak mocno czerpie z tych, z tych filmów, które powstawały w latach 70. i 80. od Lukasa i Spielberga. I to mnie tak jakoś chwyciło. Mhm. Ale a propos takiego, takich podróży sentymentalnych, ja jeszcze nie widziałem tego nowego Archiwum mixu, tych nowych odcinków. Chyba od, do tego momentu pojawiły się trzy. Ale jestem na etapie obejrzenia maratonu. Obejrzenia wszystkich starszych odcinków. O Jezus Mario, to tam ile? Dziesięć sezonów? Czy ile, ile dziewięć. Dziewięć sezonów Słuchaj, plus widzę parę tu filmów. Po powiązanie. Dziewiąty rok nagrywania Dziewięć sezonów z Archiwum mix. nie. Dziewięć tatuaży na plecach, ale o tym za chwilę. <laughs> tak. ale, ale chodzi o to, że yy, ja Miałem pewne opory, żeby, znaczy nie opory. Zawsze chciałem wrócić i zrobić sobie taką powtórkę z rezystyki, ale oglądanie na DVD Archimix to jest jednak dość eksperymentalne. Znaczy trzeba mieć po prostu podejście takie zdrowe. Lepiej byłoby na VHS-ie i na znaczy właśnie o to chodzi, że to się bardzo zastarzało w takiej formie. Obawiam się, to wizualnie się przy... zastarzało efektami specjalnymi, bo te wszystkie potwory, no i właśnie, się i pojawiają, I no właśnie, bardziej... wiesz, gdzie jest pies pogrzewany, Piotrze? Budzą uśmiech, politowania, aniżeli jakąś klimatycznie... Do momentu, w którym odkryjesz właśnie, no ty, jak już rozmawialiśmy, ja, ja nie chciałem używać tego Smartflixa, no nie, ale, ale chciałem zobaczyć, czy właśnie na Smartflixie dochodziły do mnie głosy, że to prawda, w... Zarchiwum na, na, na amerykańskim Netflixie jest w, w HD i w odświeżonej formie i tak dalej. I naprawdę jak włączyłem Zarchiwum <grybujesz> X na Netflixie w HD, zupełnie w ogóle ten serial się po pierwsze nie zastarzał, więc wszystkie efekty, które były teraz mogły powiedzmy trącić mieszką, kiedy je oglądasz w formie takiej VHS, one się zupełnie nie zastarzały, dlatego że jakby nabrały nowej ostrości. Wiesz, wszystko wygląda lepiej. Jest, 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 jest detal, którego czasami brakuje w współczesnych serialach. Wiesz, jest, Słuchaj, jest a może, tyle... może mi potwierdzić bo ja ostatnio... Mm... Kiedy byłem dzieciakiem i oglądałem z archiwum mix, to zawsze był to dla mnie serial... Z jednej strony nie mogłem się od niego oderwać, a z drugiej strony przyprawy mnie powierzały koszmary senne. Bo był taki w ogóle tam potwory, jakieś, do wiki, jak to się teraz mówi. Mm -hmm. Czego się dowiedziałem niedawno. E e I tam każda sprawa i ten koleś, który wpieprzał wątroby ludzkie i go zgniatli schodami. No, Generalnie archiwum Mix Spoiler. z jednej strony... <laughs> <laughs> Eugene Tombs. Okej, okay, możliwe. Z jednej strony z absolutnie, koniecznie bardzo chciałem go oglądać. Z drugiej strony odczuwałem ciągle lekki strach i ta melodia wiesz mm. w intrze, a tak. jak teraz słyszałem wypowiedzi kilku osób, które zrobiły sobie właśnie powrót, to raczej dostrzegają bardzo intensywnie aspekty kiczowatego klimatu, który bardziej jest prześmiewczy w stosunku do, nie wiem, właśnie jakiegoś horroru czy, czy tam serialu Groza, aniżeli faktycznie jest serialem. No... Wiesz co, bo to ja, ja nie pamiętam dokładnie, dlatego właśnie wziąłem sobie, robię sobie ten maraton, ale ten serial był na początku robiony śmiertelnie na poważnie, tylko że po prostu e, e, traktowano w, no, zjawiska paranormalne jako, jako ten, ten, ten główny, główny punkt zaczepienia. I każdy odcinek był o czymś innym. One, one miały tą jedną oś e, wspólną, prawda, te, tego archiwum Mix, tego biura Maldera, który, który, który ma, jakby wierzy, że jego siostra została porwana przez, przez kosmitów, i jakby to jest ten jego ta główna motywacja. No i oczywiście pojawienie się skali, która ma być takim głosem rozsądku która też oczywiście raportuje tam wyższym szczeblom FBI, no nie, co się dzieje tak naprawdę z, z tym. Wiesz, że to jest, to jest ta główna oś, ale to wszystko, co oni robili, to jednak było na, na poważnie. Oni po prostu brali jakiś temat i oni sobie nie, nie, nie robili tam powiedzmy z tego jajny. Nie? I mi się wydaje, że to gdzieś później mogło być, że, że jakby w pewnym momencie oni zaczęli nie wiem, czy zjadać własny ogon, ale właśnie dlatego chciałbym wrócić dlaczego wracam właśnie do, do archiwumit, dlatego że... Dokąd dotarłeś na tą chwilę? No, no teraz jestem w połowie drugiego sezonu i jak do tej pory jeszcze nie widziałem żadnych takich elementów komediowych. Tam nie ma nic takiego, z czego można się śmiać. Wszystko jest świetnie ja to... zrobione. Oczywiście no, są... To ja to słyszałem dobrze. w myszmaszy chyba, w podcaście. Yy, odwoływali się do odcinka i potem zaczęłam sobie przypominać, że faktycznie pamiętam, że był taki odcinek, w którym to przecięli jakieś takie wielkie drzewo stuletnie, czy coś w tym stylu i tam wyszły jakieś mordercze roztocza z tego drzewa, które zaczęły... Wiesz, i jak zaczyna się nad tym tak. ja Pamiętam, że ten odcinek, pamiętam, był straszny. Tam ktoś mm -hmm. było ze światła, że te roztocza się... No był, że oni po prostu musieli siedzieć i to, jest, to, są, pierwsze, to są pierwsze sezony właśnie. No właśnie czy I teraz ty... pytanie, czy jak to teraz oglądasz, yy, to dalej budzi to takie emocje jak kiedy? Jeszcze raczej patrzysz na to z politowaniem. No tak jak mówię, no, nie, nie ma tam elementu komediowego, tam nie jest coś takiego, że ktoś się śmieje z tego. To jest wszystko zrobione na poważnie. Na zasadzie, że jeśli czegoś nie możemy zbyt dobrze pokazać, że zbyt, zbyt realistycznie, to, to pozwolimy sobie na, na jakąś. Te, te, wiesz, jakieś takie zabiegi alala psychoza, prawda? Że, że, że nie pokażemy samego aktu morderstwa ale pokażemy coś cieniami. Ale są momenty jedynie w, w Archimiz, że po prostu wiesz, kawa na ławę, no nie, widzisz, widzisz kosmitów, nie, tam jest taki moment, w którym jest jeden koleś, który uwierzy, że został uprowadzony i widzisz normalnie dookoła stołu stoją szare, małe szare ludziki, no nie, więc to jest fajny element, tego, tego wszystkiego, ale... Jeśli, jeśli mogę coś dodać, to mi się kojarzy właśnie archiwumik z tym humorem, tak naprawdę. Ja, ja pamiętam najbardziej, utkwiły mi w pamięci te humorystyczne odcinki, i wydaje mi się, że to właśnie dlatego Archiwum Mix odniosło sukces, bo w pewnym momencie postawili na humor. I mhm. z tego samego powodu, z powodu braku humoru, klęskę poniósł Millenium, ponieważ on był śmiertelnie poważny. Ale był... jak to klęskę? Millenium przecież tam chyba Poje... pierwszy sezon ogromny, ogromny sukces. Tak, ale właśnie ludzie ludzie jakby zmęczyli się tym ciężkim klimatem, a bardzo lubili ten klimat Archiwum X, który był co jakiś czas wrzucał odcinek, w którym po prostu oni tak. się sami z siebie zgrywali. I ja pamiętam, mhm. jednym, w jednym odcinku pamiętam jak... Ten odcinek chyba był zatytułowany w takim wolnym tłumaczeniu na polski, że nie tylko Mulder, tak? gdzie mm -hmm. skali sama rozwiązywała jakąś sprawę, a molder przez cały odcinek siedział i rzucał ołówkami w sufit albo przy, przyczepiał je na, na ja. czymś. Ale to jest tak, że jak masz tyle, tyle po prostu odcinków, tyle serii, bo to jeszcze są te czasy, kiedy jeden sezon to było tak minimum 24 odcinki, to tam można się bawić wiesz, formą i tak dalej. Każdy odcinek może być takim swoim własnym królestwem. Tylko y, się wydaje, że tak jak mówisz, Tomek, że, że ten humor był istotny, bo były takie y, y, samoparodujące się odcinki, mi się wydaje, i, i być może w pewnym momencie ono mógł zdominować to, ale y, stawienie tylko na humor to też y, nie wyszło im najlepiej, dlatego że y, był taki spin-off y, Samotni Strzelcy, The Lone Gunman. Którzy już pojawiają się w pierwszym sezonie, czyli tych trzech, tych trzech kolesi, ale się nam tak, ale... wszystko się nazywałem. Ale wiecie, o kogo chodzi? O takich um, łowców teorii spiskowych, które prowadzą mm -hmm, właśnie mm -hmm. taką gazetkę, której, której Mulder jest prenumeratorem. Tylko oni mi się wydaje, że ten serial to już był taki moment odcinania kuponów. To znaczy wtedy, kiedy już Archiwum Mix leciało na łeb na szyję, już przeskoczyli rekina. i kiedy, mm -hmm. kiedy po prostu zaczęło się to odcinanie kuponów, zarabianie na Marce i może jeszcze wyciśniemy coś z fanów. Natomiast jeszcze wracając do samego początku, bo ty teraz na zaczynasz od początku oglądać, czy obiecałeś pierwsze sezony, pierwsze odcinki, to co ja pamiętam z tych pierwszych odcinków, to to, że one były takie, Nie. że ci bohaterowie mieli jeszcze jakieś prywatne życie. Pamiętam, że Skali niby się z kimś spotykała, wydaje mi się, że Mulder też miał jakieś, mieć jakieś prywatne życie, później z tego zrezygnowano i zostawiono im właściwie to, że całe ich życie, znaczy ta praca w FBI i archiwum Mix wypełniało im właściwie cały czas, a tak mi się wydaje, że w pilocie jeszcze w skali chodziła na randki, czy coś takiego. No tam był taki moment, tak, tak. A nawet y, 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 był by też taki jeden odcinek w, w drugim sezonie, w którym y, Mulder przespał się z kobietą. Czy <grym> mi się wydaje, że jak on zdrowego, to pewnie Potem... takie akcji poza ekranem było więcej. No nie Ale nie Californication to jest historia Muldera, który odszedł z FBI. No tak, no wierząc za te wszystkie czasy sobie tam narabia. Ale naprawdę, y, oglądanie archiwum Mix. W, w wersji tej odświeżonej, że tak wyrażę, czyli, czyli w, na, 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 w, na szerokim ekranie, w, w jakości HD, tak? czyli wiem, że jest to bardzo drogie wydanie na blu ray ale naprawdę y, łatwiej się, y, znaczy bardziej się opłaca po prostu y, wykupić sobie Netflixa i, i skorzystać z tego Smartflixa, no, więc, y, chociaż ja do końca nie jestem przekonany, czy ten Smartflix to jest takie czy tam czegoś nie ma, czy, to, czy my wszyscy nie jesteśmy tutaj oszukiwani. Przez, to była przez jakaś twórców. długa, wielka ama z twórcami tego i tam oni odpowiadali, tłumaczyli dokładnie, na jakiej zasadzie to sobie bierze twoje login, hasło tam, to wiesz, możesz, możesz, możesz sobie to odszukać, jeżeli obawiasz się, że ci kradną duszę. Tak, ale się bardziej boję, że kiedyś się okaże, że... że bo Gdzieś tam to działa na zasadzie, bo zawsze mi się wydawało, że. Bo to mi wydaje się, działa podobnie jak taki, taki plugin do, do przeglądarki Hola. Hola właśnie nie, podobno nie jest się... bezpieczna. Tam też przy okazji tego, jak się dowiedziałem o smartwicku, dowiedziałem się, że Hola właśnie nie jest bezpieczna, tylko tam. No i, Coś i ja tam ja robi. na przykład <kłys》>, nie tak. No ja mu Holi w ogóle nie polecał, chociaż generalnie świetnie się sprawdzała, ale... <grym> ale. Ale em, po prostu tego, jak oglądam teraz, archiwum mix właśnie w tej, tej wspaniałej jakości nic nie trąci myszką. Nic, właśnie przez, przede wszystkim dlatego, że tak jak często o tym wspominamy, wykorzystywanie efektów komputerowych w filmach jeszcze powiedzmy 5-6 lat temu sprawiło, że oglądanie tych filmów teraz, może nawet powiedzmy 10 lat temu, tak? No, no właściwie to musimy, prawda, no, się męczyć. Nie? Bo, bo to... Stateczki w Starze nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś. Tak, dokładnie, a ten serial był kręcony no teraz to będzie 23 lata temu, kiedy były, były pierwsze odcinki i tam naprawdę no nie było z czego robić tej grafiki komputerowej, więc to są te tak zwane te fizyczne efekty specjalne, te praktyczne, czy jak to się ładnie mówi, i naprawdę to świetnie, świetnie wygląda. Za trochę się rozgadałem o tym, <laughs> nie planowałem, ale oglądacie w ogóle te, te nowe odcinki? Nie, Tomek, ty oglądasz te ja, nowe ja, ja bym bardzo chciał, ale chwilowo nie mam czasu, może, może się mhm. uda jakoś nadrobić. Słyszałem tylko, że te nowe, że przynajmniej pierwszy chyba nie był za, za specjalnie przyjęty, i, ale widziałem dzisiaj na jakiejś zachodniej stronie recenzję trzeciego bodajże i tam ocenę amazing, więc... Ja widziałem się, dzisiaj tak. ocenę Szymona Adamusa, obywatela HD, z screenem, z, gdzie, gdzie Scully no tak, tak, tak tak Jak zobaczył dekolt <laughs> głęboki, to już się bardzo cieszył. To, ja to, ja, to ja wszystkim fanom e, wdzięków, Gillian Anderson, polecam serial The Fall. Tam ona gra główną rolę, e, takiej pa pani detektyw, która tropi seryjnego morderca. Naprawdę świetny, trzymający w napięciu no i zaangażowany to jest taki... społecznie serial to jest taki luter, tylko że. Z, nie. Znaczy, z... właśnie, nie. To jest naprawdę. Ja, ja wprawdzie Lutra widziałem chyba tylko dwa czy trzy odcinki, więc ciężko mi to porównać, te dwa seriale, ale The Fall bardzo dużo, bardzo dużo czasu poświęca temu seryjnym mordercy, tak? My go znamy. Znamy jego mhm, rodzinę, tak. znamy jego życie prywatne i, i to się wszystko jakoś tak zazębia, ale Julian Anderson. Nie, da, da... Nieźle zaryzykowali twórcy takim spoilerem. Wiesz co, no jest Hannibal, wydaje mi się, że seryjni, a jest Dexter Wydaje mi się, że seryjni mordercy są gdzieś tam ciągle w modzie od czasu Hannibala, a właściwie to jeszcze od czasu psychozy, więc chyba wydaje mi się, że to są takie postaci, że, mhm. że, 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 się, że kino je lubi i, i często się na nich skupia. To jest naprawdę polecam nie tylko fanom Gillian Anderson, ale w ogóle wszystkim fanom seriali czy dobrych historii. No ja się tak w ogóle wkręciłem teraz na powrót w Archiłem Mix, że odkopałem moje, moje, moje karty do, do karcianki z Archiłem Mix i, i muszę przyznać, że okazało się, że właściwie mam prawie pełną kolekcję. I teraz nawet uzupełniam sobie i tak dalej, więc. No, Zazdroszczę ci. Zazdrościa będą, tej będą, tej... będą relacje na pewno. Może na, na, na... jakiś film nakręcę na YouTube'a, w którym. My, yy... Zrobię unboxing. Znaczy nie unboxing, bo ten właściwie te karty są rozpakowane lekko. Na nowo, <laughs> Tak. Ale nie, one, ale one są to są jedne z, z, z ładniejszych kart do gry, jakie widziałem, bo one są stylizowane właśnie yy, 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 w takim klimacie. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to. No nie potrafię tak ładnie tego określić, ale generalnie to. wiesz, jakieś notes, to jakieś zapiski, tu jakieś wycięcia, i to wszystko jest świetnie skomponowane, że to. czy jakieś zdjęcia z Polaroidu. Piękny layout jest z tych kart, i na te karty mi sprawia przyjemność nie nim przegrać, więc to jest w ogóle super sprawa. Ale a propos pięknych rzeczy i, i Netflixa, jeden z moich ulubionych filmów e, zniknęły z Netflixa Bollywoodzkiej, i postanowiłem w ogóle zamówić sobie prosto z, z Indii parę, parę filmów. Więc ciekawy jestem w ogóle, czy przyjdzie. Tak, czy... I, nie wiem, jak nie, nie, nie robicie jeszcze... Nie, ile zarazekowałeś tak... finansowo? Wiesz co, to jest parę euro, bo y, ja nie wiem, czy, czy w ogóle macie świadomość, że w Indiach y, nadal popularny jest format wideo CD. <noise> I wideo CD y, na przykład w... Dobrze, że nie laser dyski jeszcze. <noise> A widzisz, laser dyski to już jest kwestia kolekcjonerska. To już jest naprawdę... Y... Jak w ogóle. Y... Tak, laser to miały w ogóle jakieś inne formy, jakieś różne wersje były, kiedyś nawet yy, yy, się tym interesowałem, tylko że to jest, oprócz tego, że miałbyś taki sprzęt, to jakby sensu tego nie ma, dlatego że yy, no, film na blu już ma taką jakość i, i, i tak dalej, że to po prostu naprawdę, no, to nie jest tak jak z winylem, że mówisz ten dźwięk jakoś inaczej brzmi, jest taki, jest taki prawdziwszy, nie? nie jest taki, nie wiem, przemasterowany czy cokolwiek, nie? Że ja na przykład wolę bardziej mono od stereo i tak dalej, tak, tak, tak. tylko po prostu tutaj nie ma. No to możesz powiedzieć, lubię jak na przykład obraz jest rozmazany, jak jedna wielka plama i rozdzielczość jest, nie wiem, 320x240, no kto tak ogląda, nie? I, i, no ale w Indiach ten yy, format jest popularny, na przykład możesz kupić film za, nie wiem, 30 centów na wideo CD i to jakąś taką nowość, nie? Tak dalej, to dalej ale ja oczywiście tam co w blu ray -ie. jedna z moich ulubionych komedii akcji z Sharu Kanem, Don 2. Och, Don Ona 2, to jest z... klasyk. No właśnie, on zniknął z Netflixa. Chciałem sobie obejrzeć, powtórzyć, kurczę, nie ma. No, nie wiem, no, ty Piotrze, oglądałeś ja, tak, 2. Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej, po twoim polecance, tak samo jak Dum, y, chyba też dwie części. Don Doom 2, Doom 2 na szczęście jest, jeszcze można obejrzeć Scena jest... otwierająca Duma to jest y, jedna z najlepszych scenek dla na akcji, jaka istnieje w ogóle. Potrafi zaskoczyć. Tylko, że trzeba po prostu być przygotowanym na to, co się ogląda, nie? Że nie można oczekiwać nie wiadomo czego. Nawet jak ktoś lubi filmy typu Fast and Furious, to powinien być zadowolony. Ale A propos um, interesujących rzeczy, takich absurdalnych, Piotrze, tak. co to się ostatnio w NBA wydarzyło? No właściwie nie w NBA, tylko w świecie. Generalnie w, w, temat praw autorskich w szeroko rozumianym świecie, wspaniałym świecie gier wideo, jest dosyć kontrowersyjny i to co najmniej ostatni, no, wśród ostatnich dni, co najmniej z trzech powodów. Jednym z nich jest to, że firma, która się nazywa Solid, Solid Oak Sketches oskarżyła Take-Two, wydawcę i, i twórcę serii gier o NBA, konkretnie w tym przypadku chodziło o NBA 2K16, o to, że w sposób bezprawny wykorzystali tatuaże, które znajdują się na niektórych koszykarzach. Oskarżyli o to... milion dolarów i y, wyliczyli to w piękny sposób, że wynika to z tego, jak gra się sprzedała, ile kopii pudełek zostało wystawiony w sklepach, to wszystko W pozwie jest wszystko wycenione. Że tam 4 centy od każdego pudełka w sumie sprzedało się 6 milionów, coś tam, kosmos. Ale to jest właśnie, bo to, to mnie najbardziej ciekawi, jak, w jaki sposób oni, oni za, zabezpieczyli to wszystko. No, nie wiem, czy, czy twórcy e, nie wiem, nie, 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 nie pomyśleli, że na przykład nie, że tatuaż jest. E, tak unikalny. tyle ciekawe jest to, że pierwsze pismo w tej sprawie zostało wysłane do yy, szefa yy, czy tam szefa yy, Take-Two już w czerwcu. A gra wyszła we wrześniu. Więc to nie jest tak, że nagle wszyscy są zaskoczeni, tylko ta firma od tatuażu już wcześniej o tym mówiła, że drodzy państwo, fajnie, ale tatuaże to są rzeczy chronione prawem autorskim. No i my chcemy, żeby uwzględniono nasze prawa do tych tatuaży. To brzmi tak absurdalnie. Jeszcze w tym pozwie są wymienione konkretnie o których koszykarzy chodzi i o które tatuaże, że jest to tam portret dziecka na wewnętrznej stronie lewego ramienia, że jest hmm. to tam... To, to rewelacja ale wiesz co, bo tak, przypomina mi się taka historia z, z tatuażem Mike'a Mike Tysona i, i filmem Cuts, Cuts Vegas właściwie to jest druga część tego filmu Cuts Vegas 2 albo nie wiem, Hangover 2 i nie wiem czy pamiętacie o co tam dokładnie chodziło w, i, i tu może być, może być może tu mam to więcej sensu, ale jeden z bohaterów prawda, Budzi się po telibacji z takim samym tatuażem, tatuaż, jak Mike Tyson. Jak, dokładnie, więc tu jakby powiedzmy to ma sens, bo ja się zastanawiałem, do próbowałem sobie przyjąć takie inne sytuacje, w których to, to, to miałoby miejsce, ale właśnie czy. czy znaczy mi się wydaje, jak, że to trochę, trochę tłumaczone. Na przykład, jest w prawie budowlanym yy, coś takiego, że kupujesz od kogoś projekt na aranżację wnętrza. No, i realizujesz tą aranżację wnętrza. Po czym dochodzi do wniosku, że, okej, okay, spoko, ale właściwie to y, ta zabudowa szklana, która tu jest, mi teraz nie pasuje, zamiast nie zrobię sobie drewnianą szafę. Po czym nagle architekt, który stworzył tą aranżację wnętrza i zobaczył, że ty bez zgody jego i bezprawnie zmieniłeś sobie, i y, to, to takie sytuacje były w Warszawie nawet, kojarzę to mhm. z nazwiska, że tak wrażę, zmieniłeś sobie y, 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 bez uzgodnienia z nim y, tą, tą szafę na zupełnie inną, no, możecie oddać właśnie o łamanie praw Związanych z projektem, bo projekt jest zamkniętą całością, tak. Nie możesz sobie bardzo zgodnie wprowadzić innych zmian. Więc... Ale to w swoim domu, czy w jakimś hotelu? E, to, był, w jakimś... to był jakiś bar, lokal, restauracja, Aha. coś w tym stylu. No, wiesz, być może on się bał, mhm. że jak ktoś przyjdzie na niej i powie, że to ta osoba projektowała przecież ten. No, to, to, dokładnie. Jak to I, widzisz, wygląda, I tutaj no? wszystko się opiera o to, że tatuaż jest traktowany jako tak jakby działo graficzne, tak? Jak, jak obraz, mm. jak, 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 jak rysunek, jak, jak coś w tym stylu. I tak to jest traktowane. Jeżeli się wykorzystuje bez zgody autora jego obraz w jakiejś formie, to łamie się prawo autorskie. Jest to absolutnie... Nie zastanawiam się, czy na przykład, nie wiem, wtedy, w momencie, kiedy ten tatuaż zostaje wykonany i jest na ciele konkretnego człowieka, czy, czy właściwie to ten człowiek decyduje, co no ale to tak jak zamówiasz właśnie... obraz i ktoś ci maluje obraz i jeżeli yy, nie uwzględnisz tego w umowie kupna-sprzedaży, że kupując obraz z automatu pozyskujesz mm -hmm. prawa do y, własności intelektualnej tego obrazu, to tak naprawdę obraz jest twój, ale to, co jest na obrazie jest tego, kto go namalował i nie możesz sobie sam z siebie robić reprodukcji tego obrazu. Tak jest no na w przykład sumie... w przypadku, to jest y, konkretna sprawa w przypadku agencji reklamowych, które kupują zdjęcia, że możesz mm -hmm. zatrudnić fotografa, który specjalnie dla Ciebie zrobię jakąś sesję zdjęciową ale jeżeli nie zabezpieczysz sobie w umowie z nim tego, że te zdjęcia przechodzą tak jakby nie tylko, że stajesz się ich właścicielem, ale też prawo autorskie do wykorzystywania tych zdjęć staje się twoje, to potem nagle może się okazać, że, że ty zamówiłeś u kogoś sesję, a potem te zdjęcia krążą na, no, nie wiem, na, na, na stokach i są sprzedawane po Wiesz co, mieliśmy tutaj zadrwić z, tego, z, tej, z tej decyzji, że co to za pozewa, to się okazuje, że to jest bardzo uzasadnione. Nie, to czy to jest że... absurdalne, bo jak o tym słyszysz, że firma zajmująca się robieniem tatuaży oskarżyła tej, tu o to, że w ich grze są tatuaże na wirtualnych koszykarzach, to brzmi to jak coś totalnie krytyńskiego i absurdalnego, ale w momencie, w którym zaczynasz się nad tym tak mocniej zastanawiać, to prawa autorskie mhm. są tak skomplikowane i tak bogmatwane, że cholera wie. Właśnie chciałem powiedzieć, że te, tak zamilkłem, bo za, moim marzeniem było zrobić sobie kiedyś tatuaż z kotem z Alicji z, od American McGee's Alice. Strasznie mi się ten kot podoba, jego głowa i w ogóle cały projekt. No i tak chyba się teraz cieszę, że, że tego nie zrobiłem, bo bym nie mógł być może... Bo, bo, bo Amerykan Magis podobno teraz trochę cienko wszędzie, chyba jedno, jego inne projekty jakoś mu się nie zwróciły, więc mógłby wykorzystać to i po prostu ścigać tych wszystkich, którzy, którym się ich, jego kod spodobał mógłbyś narobić jakieś małe studio tatuażu w Warszawie, czy gdzieś, miałby problem. Widzisz samochód z usługami hydraulicznymi, gdzie jest się Mario. Mario, nie? <grym> tak, to jest taka szara strefa, nie? Taki, gdzie możesz zobaczyć. Słuchajcie, śmiecie się, ostatnio czytałem o, to chyba nie do końca jestem pewien, gdzie to się działo, ale w jakichś naszych niedalekim sąsiedztwie, czy to było w Czechach, czy to było na Węgrzech? jedna cukiernia, dogadała się z Disneyem i wykupiła normalnie prawa, autor, prawa, znaczy prawa do wykorzystywania wizerunku postaci z Gwiezdnych Wojen. Mhm. I od tego momentu, kiedy to dokupiła, rozpoczęła skarżenie, znaczy podawanie do sądu wszystkich cukierni, w których ktokolwiek robi tego typu torty. że nie mogą po prostu przejść na, 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 na zupełnie inną działalność, niekoniecznie związaną z cukiernictwem. Wierze, i skarżą normalnie I wszystkie, na... wszystkie cukiernie, które też chcą robić torty z Gwiezdnych Wojen, bo wy nie możecie, bo my mamy prawa, więc wam nie wolno. Prawo autorskie no to jest... ma dużo twarzy, jak widać. No właśnie, bo yy, niedawno dowiedzieliśmy się, że Sony chciało, tak potajemnie, nie chwalili się, prawda, yy, zalegalizować yy, termin Let's Play jako ich tam yy, znak handlowy, czy jakiś taki, nie wiem, jakąś taką frazę, którą tylko oni mogą używać. Znaczy Sony I chciało, jest... chciało zrobić, bo, bo to też jest... Yy... W drugą stronę to Radla, no? jest też tak bardziej raczej? bardziej skomplikowane, dlatego że trzeba rozróżnić pojęcie trademarku i pojęcie copyrightu do czegoś. Nie, bo to, bo to też są tak jakby dwie różne sprawy i właśnie Sony chciało zrobić sobie trademark Let's Play jako taki. No i właśnie, bo i z jednej strony słyszałem, że to jest że to było bardzo złe, że w ogóle zła korporacja Sony chce coś takiego po prostu zrobić, wiesz, zabrać nam youtuberom. Let's play, e. ale z drugiej strony, jakby oni wiedząc, że to jest skazane na porażkę, oni chcieli, żeby nikt inny tego, tego terminu nie, nie, sobie, nie, nie, nie wziął. Na zasadzie, że jeśli zostanie obalony, no nie tam w Urzędzie Patentowym, czy tak to się nazywa, nie, pomysł, Zarejestrowania czegoś takiego jak właśnie Let's Play, dlatego że to jest, wiesz, tam jakieś różne powody mogą być, to chodzi o to, że nikt tego już nie będzie mógł zarejestrować, więc nie będzie takiej obawy, że jak użyjesz tego le określenia Let's Play, to ktoś będzie do ciebie właśnie jak, jak, jak ta cukiernia z tymi tortami, no nie z, z Lordem Baderem. Ale Sony to generalnie ma problemy z, z trademarkami, bo przecież w zeszłym roku była jakaś taka wielka afera o, o to, że nagle im wygasł e, trademark na Last Guardian. I było tak, że przez kilka dni Sony nie było właścicielem marki Lost Guardian. I tam właśnie były jakieś problemy z papierami, więc. Mniej więcej na tą markę, na ten, na, niż, niż, niż zarobiłem kiedykolwiek więc na tej jest grze, to się... skomplikowane bardzo. Właściwie, ale to jest te prawa autorskie. Z jednej strony to jest samo zło, ale z drugiej strony no, to jest też potrzebne, nie? Bo chcemy, żeby twórcy zarabiali na tym, co robią, żeby, żeby mieli jakieś zabezpieczenie. I, I to, to pawał oczywiście, to, to, to jest mnóstwo jego aspektów. No jeszcze też na ostatnich dniach, oprócz Let's Play, lekka batalia, znaczy to trwa, bo tak naprawdę to jeszcze nie ma zakończenia. Electronic Arts chciało zarejestrować sobie słowo Ghost, dlatego że mają firmę Ghost Games, która zrobiła ostatniego Need for Speeda i chcieli po prostu zarejestrować sobie Ghost. Na co Ubisoft się nie zgodził, bo powiedział, że przepraszam bardzo, my mamy markę Ghost Recon, więc nie zgadzamy się na to, żebyście wyrejestrowali sobie słowo Ghost, złożyli jakieś tam chyba cztery pisma w ogóle w tej sprawie, bo to jest taki urząd patentowy w Stanach, który tak. się tym wszystkim zajmuje. No i teraz Electronic Arts ma się do tego odnieść, a taka czy pamiętacie, kiedyś była batalia pomiędzy Mojangiem a Bethesda. Tak. O no, słowo Scrolls. I tam nie wiem czy to Noc czy ktoś inny z Mojanga zaproponował, żeby się ro, ro, rozstrzygli to w turnieju w, w Unreal chyba. No i, tak, no i, to, i tego oni to polubownie załatwili. I, I chyba najsłynniejsza w, w ostatnich latach tego typu sprawa, czyli twórców Candy Crush Saga i, tak. i Banner Saga, tak? Jakby spór o to, że. Mhm. O słowo o saga, że Saga... Tak. No bo saga generalnie jest jakoś zarysowana przez King. King, które zostało wykupione za miliardy dolarów przez Activision. No to no, zabezpieczają się, no bo oni chyba na Candy Crush saga to oni zarabiają jakieś, jakieś miliony codziennie, jakieś to są absolutnie krocie. Ja się tylko jeszcze zastanawiam, dlaczego Activision się nie zgłosiło od, po tego Ghost, czyżby dlatego, że Call of Duty Ghost akurat chcieliby chyba zapomnieć o, o tej części. Wszystkie marki, jakie chcesz sobie wyprodukować, to muszą być jakieś abs abstrakcyjne słowa, jakieś takie wymyślone z kosmosu, bo już nic nie możesz mieć. Nie. Yy, znaczy nic nie możesz sobie tam zabezpieczyć, to by było takim, yy, takim określeniem, to, które miałoby jakiś sens, prawda? bo słowo saga... No. Znaczy wiesz, mi się, że Saga takie, takie słowo określające pewne... W świecie, kiedy właściwie coraz rzadziej kupujemy produkty, a coraz częściej, wiesz, obietnice tego, co się kryje za marką, tak? Tylko jakby Mniej ważne jest to, że to są jakieś konkretne spodnie, ale ważniejsze jest to, że to jest jakieś konkretne marki. No to jednak jakby te marki żyją sam, same sobie, tak? Swoim życiem i dlatego tyle są warte dlatego oni wszyscy to tak bardzo zabiegają mhm. i tak walczą. Mhm. No i teraz znowu się Jonathan Blow znaczy ja nie trzeba się oburzyć, bo ja końca nie doczytałem, on chyba był smutny z tego powodu, ale na przykład The Witness jakoś tam słabo się sprzedaje, on bo, napisał, bo jest bardzo No Właśnie, czekaj, 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 to nie tak, że się słabo sprzedaje, bo to było kilka tweetów, które były związane z tematem. Najpierw Jonathan Blum napisał, że generalnie to The Witness jest bardzo popularny na stronach związanych z torrentami, nawet gdzie nie gdzie bije na, na, jako pierwsze miejsce, w sensie, że najbardziej ściągalna gra ostatnio. Później w rozmowie z ludźmi, którzy się do niego. Bo to na Twitterze wszystko się działo. Tam oczywiście od razu pojawiły się zarzuty no jak sprzedajesz taką drogą grę, i nie robisz demo, to sam jesteś inny bucu i tak dalej, więc internet jak zawsze pokazuje swoją przyjemną twarz, no ale między innymi z kimś innym rozmawiał o tym, że on zawsze był przeciwny jakimkolwiek DRM-om, zabezpieczeniom i tak dalej, a z tego co widzi, to chyba w przypadku następnej gry nie będzie jednak taki mhm. oporny do używania zabezpieczenia ty pirackich. Teraz w ogóle jest jeszcze kwestia tego, tam, Denuvo, De czy, czy tam jakkolwiek to się tak. nazywa, które jest niby. Jakieś jest ony Zabezpieczenia, tak. Eee, a później Jonathan Blow napisał, że The Witness w tydzień sprzedał więcej kopii niż Braid przez rok. Oczywiście no zaawansowanie do finansowe no tego tak. w Braid'a, a w The Witnessa jest zupełnie inne. Bo Braid to tam trzepał Ale To sam chyba no, zrobił. Bo, dwa no? lata po godzinach sobie. Hmm. i wszystko zrobił sam od a The Witness wziął jakiś ogromny kredyt w ogóle podzastaw, domu hipotekę coś tam, żeby nie, sobie ale jak on to zrobił eks jako ekskluzyw na Playstation to na pewno Sony musi coś tam dorzuciło już tak niech e, to może nie płacze przecież te to hmm. jakiekolwiek informacje które wskazują na współpracę pomiędzy Sony a autorami Shenmue e, mm -hmm. tego nowego, co tam jest kickstarterowane było i dalej zbiórka trwa już poza na PayPalu to hmm. strasznie to jest zawiłe że tak naprawdę wcale nie jest powiedziano że to jest tak że Sony przyszło powiedziało macie tutaj 100 milionów dolarów i zrobicie grę a raczej na zasadzie no to my będziemy wam wspomagać marketing bo będziecie mogli o tym powiedzieć tak. na naszej konferencji no, super, no to jest, nie? wiesz, no, to czasami jakby to, to discovery, no nie? czy w ogóle dotarcie do, do, do ludzi jest ważniejsze. Tylko mi się wydaje, że akat z taką grą jak Szymiły, to, to, to taka poczta pantoflowa, wiralowa, ona by bardzo szybko zadziałała i oni by nie potrzebowali rozgłosu z jakichś tam konferencji. To bardziej Sony potrzebowało mieć takie uderzenie, że oni, oni tak naprawdę sprzyjają to była tę markę jak, nie gdzie Sony pochwaliło się, znaczy no, Sony się pochwaliło Pa na tej konferencji padło kwestia tego, że będzie remake prawdziwy Final Fantasy VII, że Lost Guardian nie umarł, że właśnie no. będzie Shenmue 3 to było oni tam sprawie. Naprawdę tak mogliby bomba tylko powiedzieć, że teraz. a za tydzień lecimy w kosmos. No nie <laughs> Coś mogli powiedzieć, naprawdę. No. Ale wiecie co, w całej tej dyskusji na właśnie o prawach autorskich w ogóle o, o, o tym wszystkim, to ja mam zawsze taką smutną konkluzję, że, że, że to prawo autorskie tak naprawdę jest trochę archaiczne i ono nie broni twórców, takich małych twórców, to, żeby nawet nie mieli, wiesz, ktoś na przykład ma prawa do czegoś, ale nie, nie jest stanie się bronić, kiedy na przykład jakieś działa, z drugiej strony wytacza wielka korporacja. Bo tak naprawdę to moim zdaniem prawo autorskie chroni, chroni wielkie firmy. firmy prawo autorskie na... chroni tych, kogo stać naprawników prawników dokładnie. Co mogą zastraszyć, bo wystarczy, że ty masz jakiś pomysł. Yy, niedawno też była taka, taka seria animowana, się ona się skończyła po pierwszym odcinku. Jakiś tam człowiek na YouTube za swoje pieniądze, zupełnie Pro Bono, zrobił taką animację. X-Menów walczących właśnie w tej, taki, takim pomieszczeniu treningowym. Zresztą taka historia, bardzo, bardzo fajnie to wygląda, zrobione to jest w stylu właśnie takiej grafiki yy, komputerowej, yy, piksel, w takim trochę pixelarcie, nie wiem czy widzieliście to. W każdym razie już po pierwszym odcinku dostał pismo od Marvela, zagrozili mu pozwem i tak dalej, postraszyli go i właściwie na tym się jego Zabawa skończyła. Tylko kolejny film, jaki, jaki wypuścił, właściwie jedyny, który został na jego kanale, to jest wyjaśnienie, dlaczego tak się stało i, i że właściwie całe życie poświęcił właśnie, wiesz, znaczy, cały, całe życie był wielkim fanem Marvela, X-Menów i tak dalej. Chciał coś zrobić. Tak po prostu, no nie? I nagle z dnia na dzień, wiesz, wielka firma mu pokazuje, że wiesz. My nie pozwolimy Ci nie zrobić. No, ale ja mam zdaniem, te firmy nie myślą. się bawią w, w, w fanowskie modowanie gier. Znaczy, nawet nie tyle modowanie, co jest jakiś taki projekt, że ktoś robi pierwszego MGS-a na Androidu na czwartym chyba. Wiesz, i ładuje w to kupę swojego czasu i pracy i tam się chwali i ludzie mówią, wow, super rewolucja ale pewnie w którymś momencie przyjdzie Konami i powie, okej, okay, fajnie, ale to zamykamy projekt, bo ty nie masz praw do wykorzystywania Bo, bo moim, zdaniem to, moim zdaniem to on ma akurat duże szanse, bo Konami już tak bardzo nie obchodzą gry, że oni pewnie zapomnieli nawet, że, że mieli taką grę, więc... Poza tym wizerunkowo potrzebuję właśnie takiego czegoś, że, że, że są jednak jak, jak dobry wujek, który, który nie każe, tylko nagradza. Jeszcze wracając do praw autorskich i do marek na przykład, które posiadają korporacje. Półbiedy, kiedy one coś z tym robią, nie pozwalają jakimś tam twórcom albo domorosłym. Wykorzystywać ich, ale są przecież marki, które, yy, korporacje, które posiadają marki i nie chcą z nimi nic robić, one trzymają na zaś, ale tak <gry> naprawdę w ogóle nie wykorzystują tego. I te, był taki przypadek yy, w zeszłym roku, kiedy twórca jakiś yy, klasyka z lat 80., arkadowego zrobił grę, która jest bliźniaczo podobna teraz po tam, kilkudziesięciu latach, i firma, która posiada prawa do tamtej pierwotnej wersji. Się do niego zgłosiła i mu zabroniła tworzyć podobnych gier. E, mimo tego, że oni od kilkudziesięciu lat w ogóle mają to gdzieś. W ogóle nie, nie produkują, nie ma żadnych kolejnych części, oni w ogóle nie planują tego wznowić. W ogóle, tak jak mówiłem, oni mają to gdzieś, ale chcą to trzymać w razie czego. E, I zresztą taki sam jest problem, z, e, jeśli chodzi o Disneya i stare przygodówki Tima Schafera. E, bo Disney kupując LucasArts, y, nabył prawa do przygodówek, y, które produkował Tim Schafer dla LucasArts. I. Disney w ogóle nie ma interesu w tym, tak, sami tak twierdzą, że nie ma żadnego interesu w tym, żeby je wypuszczać. I dlatego właśnie jest takie wielkie halo, że Tim Schafer robi niby remaster tak, swojej przygotówki. Bo tak naprawdę to, jak on się do nich zgłaszał, do, właśnie do, do Disneya, to oni mieli go gdzieś, w ogóle nie chcieli go słuchać. I on dopiero po tym, jak się dogadał z Sony, no to Sony jest troszeczkę większym graczem i może pójść, wyłożyć może większe pieniądze. E, I także te, te wszystkie klasyczne przygódówki szafera, które wracają, to dzięki Sony, dzięki temu dealowi. Bo inaczej byśmy mhm. ich nie, nie zobaczyli, bo Disney, Disney ma do nich prawa, ale wcale nie chwapi się z ich wykorzystaniem. To mi też przypomina, że są takie firmy, które yy, wykupują różne patenty żeby później właśnie nic innego nie robić, tylko wykorzystywać je, żeby się sądzić z innymi ludźmi. Prostu. To, to mnie to mi, to mi właśnie, będzie, że w tym cyfrowym świecie coraz łatwiej o takie, takie oszustwa, jakby otwierają się nowe możliwości dla, dla, takich, dla takich ludzi, że prawa autorskie zamiast służyć temu, czym były stworzone, czyli ochronie twórczości, ochronie, ochronie yy, dzieła twórcy, żeby on miał prawo na tym zarabiać, tak naprawdę przysłużyły się temu, żeby korporacje wykorzystywały to do tego, żeby gnębić na nie twórcę, że, że jakby nie ma takiej furtki, że jeśli na przykład, tak jak Tomek mówił, korporacja z czegoś nie korzysta i to jest dokumentowane, że na przykład, nie wiem, przez 10 lat, 20 lat e, nic z tym nie robili, żeby to wróciło trochę do, do domeny publicznej, żeby ktoś to mógł wykorzystać, coś z tym zrobić. I, i, i tak, tak, chciałbym, żeby coś takiego było. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach to, to prawo autorskie ma, ma o tyle mniejsze znaczenie, że jakby świat internetu rządzi się swoimi prawami i, i coraz mniej ludzi jakby płaci za treści w internecie, prawda, że wszystko jest w innej formie. Widzisz, tu w ogóle prawa autorskie powstały wiele, wiele lat temu, a świat dostępu do treści zmienia się w sposób przerażająco szybki i nie wiem, nawet jakbyś popatrzył pięć lat temu, to to w jaki sposób teraz słuchasz muzyki, czy w jaki sposób muzyka jest dostępna, wszystkie tam ze Spotify, Tidal jakieś, nie wiem, Weezer, czy czymkolwiek te serwisy się nazywają, które kompletnie odmieniły podejście do muzyki, do, do, do kupowania płyt. iTunes nawet sam sobie, przecież kiedy iTunes się pojawił? Kilka lat temu tak naprawdę, który zrobił rewolucję kupowania, ile, z 7, z 8 lat temu pewnie? No, więcej trochę, więc więcej, ale to... Więcej? No, tak. no, ale to, to wiesz, to, to czas szybko leci. W każdym nie. razie e, odmienił kompletnie podejście do kupowania muzyki, do tego, że możesz kupić jedną piosenkę, nie musisz kupować całej płyty. Teraz dla odmiany te, te usługi streamingowe też zupełnie to jeszcze odwracają do góry nogami. Mm, a tak naprawdę artyści najbardziej na tym tracą, bo to, to mhm. jak Spotify traktuje poszczególnych wykonawców, e, i tam już nawet nie mówię o, o, o wielkich twórcach, bo, bo to jest inna sprawa, ale jakichś okay. takich mniejszych zespołach. Które, które... Właśnie tego, że zawsze było tak, że, że, że twórcy, ta, y, y, kompozytorzy, czy tam, nie, artyści, że oni zawsze na tych koncertach gdzieś zarabiają, prawda? Tych, że te koncerty to jest taki, takie źródełko niekończące się i, i że wiesz, jak nie na koncertach bo jesteś mniej popularny, to zawsze możesz szapką na dworcu, na dworcu grać. Nie? Że, że to są te twoje opcje, nie? Ale na przykład, co ma robić taki, taki pisarz? Nie? albo na przykład twórca gier, który stworzy grę i, i, i nikt z, nie wiem, bo, bo to chyba nie ma czegoś takiego jak nie wiem, game jamy koncertowe że ludzie przychodzą na przykład płacą za bilety na game jam, żeby patrzeć jak twórcy tworzą grę. nie wiem, w jakimś krótkim czasie że jakby to jest, to jest ten problem prawda, że ale później, że później gdzieś... te, te, te indie gierki mogą być w jakichś bandlach tak? sprzedawane Typu Humble Bundle, więc znaczy, to jest odwieczny problem. A jak... Ile można zarobić na takim handle Bundle? Nie, no, Jak, ktoś, ja, jak nie. większość osób płaci, nie wiem, 3 dolary za, za, za nie wiem, 5 gier, to też nie ma za bardzo zysku. To, to bo widzisz, tutaj jeszcze zależy, bo, bo przykład Hambla akurat konkretnie Humble, gdzie się sprzedaje na przykład, nie wiem, milion tych bundli, to nawet jeżeli ktoś płaci 2 dolary, to to jest w sumie 2 miliony dolarów podzielone tam na, na, nie wiem, pięć firm, plus oczywiście Humble bierze swoje i część idzie do tych organizacji charytatywnych, więc akurat Humble Bundle to jest czasami wcale nie taki straszny zły biznes dla tych firm, które się pojawiają w ramach tego bundla. Ale tych bundli jako takich jest teraz tam setki, jakieś też Indie Bundle, Star Bundle, coś tam, bundle. jest jakaś, nawet jakaś polska firma, która też zbiera, zbiera to, te, No to te, powiem te wam tak, że jak wejdziecie sobie teraz na Humble Bundle, to okazuje się, że, że paczuszka Ubisoftu jest, jest super, nie? Właśnie za, za, za tą cenę i na pewno gdzieś tam rozbiją bank, w tym sensie, że, że te. Tylko to jest jakby takie nadanie drugie życia, drugiego życia tytułom zapomnianym, albo takim tytułom, który już wszyscy się nagraliśmy, i to jest jakby kolejna fala grać może się z nimi zapoznać. Bo na przykład Call of Juarez Gunslinger, czy, czy Rayman Origins, te gry, które teraz są dostępne, to są świetne gry, które, które naprawdę warto, warto zagrać i, i za, za, za taki bezcen, to no, naprawdę się opłaca. I to też powoduje, że jak się już ta. I o tym też pewnie słyszeliście, że jak kończy się ta, ta promocja. No ci ludzie nadal grają w te gry, to inni ludzie, których oni mają na przykład, nie wiem, w przyjaciołach czy znajomych na, na, na Steamie, widzą, w co oni grają i na przykład mogą się zainteresować i kupić normalnie za normalną cenę tę grę w sklepie, więc to też jest. Na Pixel Heaven był taki panel, w którym brał udział pan z Eleven Beat Studios, z... Jego najbardziej pamiętam, bo tam było jeszcze kilka innych osób, na temat kontaktów pomiędzy deweloperami, a nad, nazwijmy to prasą. Mhm. I tam padła taka opinia, że tak naprawdę to dla kogoś, to robi gry na PC, milion razy bardziej ważne jest to, żeby jego gra na Steamie została dobrze oceniana i to, żeby ją dzięki temu Steam gdzieś tam wrzucił wysoko, bo to podbije sprzedaż tysiąc razy czy tam nawet dziesięć tysięcy razy bardziej niż jakiekolwiek dobre recenzje i dobra praca. No to ten, to... Wiem, że Tomek chce coś powiedzieć, ale ty muszę wspomnieć, Tomku. że. Y, a propos ocen i tak dalej, to gratulujemy y, tam, ludziom, którzy stali za, za promocją na Steamie Raven's Cry. No, nie, naprawdę. Udało się. Dwa kciuki w górę. To, Tomku. I, tak jak chciałem tylko dodać, że, żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem o najważniejszym kanale dystrybucji, jeśli chodzi o gry Indie, czyli PlayStation Plus. Ty jesteś ambasadorem PlayStation, właśnie. Rozumiem. Nie, to, to był raczej taki mały rant. Taki. Oj tam, ale strasznie hejtujecie te gry a, a, a i tak zazwyczaj kupujemy. Ja nie, kupujmy, nie, nie hejtuje tak, to tak, 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 to Czyli zgrzywam. Tomek, Tomek ja, twierdzisz, ja... że po prostu gry na PlayStation, plus które wychodzą, to właściwie wszystkie są Indie. Bez wyjątku. Nie, tak? to jest, jest taka, teraz panuje taka opinia, że, że właśnie, że, że PlayStation plus służy do tego, żeby wciskać graczom za abonament gry indie, ale tak naprawdę mi się to bardzo podoba, bo. Ale ja... tak zawsze było. PlayStation 4 nigdy nie miało no, dobry PlayStation 3 no miało dobre gry, bo no była właśnie, duża biblioteka. Ale... Tak, i ludzie się przyzwyczaili do tego, że, że tutaj też tak będzie, ale tak naprawdę tacy hardkorowi gracze i tak kupują na premierę albo jakoś używkę później tą grę a która ich interesuje. Mhm. Natomiast na, na to niektóre ciekawe, typu, niektóre ciekawe gry indie typu w zeszłym roku hitem okazała się ta gra o piłce nożnej Rocket i samochodach League. Mhm. Rocket Elite. League. Oni nigdy by na nią nie zwrócili uwagi, gdyby nie pojawiła się w PS Plusie. Tak, tak się okazało to wielki, wielki hit a poza tym, nie wiem, no, ja już się przyzwyczajam do tego, że, że jednak ten online jest płatny i tak naprawdę nie oczekuję... Nie ja się nigdy nie bez... przyzwyczaję. To powinno być jeszcze, za darmo, jeszcze jest, jak woda jest, w jest pewien problem w tym, że nie, ceny poszły w górę i na, nie wiem, w połowie generacji poprzedniej za te jakieś tam gry indie, nie wiem, na przykład za, za Pixel Junkie to się płaciło po 436 złotych. To była ta cena, mhm. m, która tak naprawdę teraz to jest 56 albo inne 64? Ja pamiętam, te wspaniałe a, a... czasy jak Xbox Live, wszystkie gry z Arcade na Google Grach, tam chyba kosztowały 5 dolarów i miały limitowaną objętość 150 MB. To były piękne czasy jeszcze tak. A oj, tam, oj, tam. Natomiast, I tak. no wiesz, i, i jeżeli masz kupić jakiegoś indyka za, za 80 zł i tak naprawdę nie do końca wiesz, czego się pewnie spodziewać, to lepiej, żeby był w plusie, bo a już okaże się fajny. Znaczy nie, no, plus generalnie jest, jest usługą, która moim zdaniem za tą cenę jest, jest całkiem, całkiem dobrą, bo my się po prostu przyzwyczailiśmy przez lata właśnie takiego rozpuszczania nas tymi niskimi cenami, tymi promocjami, tymi humble bandlami, że naprawdę i, i, i też App Store'ami, gdzie i to właściwie to można powiedzieć, że chyba App Store jest takim największym tutaj e, złem, jeśli chodzi o, o, o to, jak, jak ocenia się wartość gry. Znaczy, słuchaj, App Store? Tylko, że App Store dotyczy tylko i wyłącznie gier na tak naprawdę. No, ale to wiesz, jak to co jest? Sale... Wiesz, no bo, bo znaczy inaczej, masz rację, że App Store doprowadził do tego, że ja nigdy nie kupiłem żadnej gry na urządzenie mobilne, która byłaby droższa niż dwa dolce. Jak widzę, że gra kosztuje, nie wiem, 4 dolary, to mówię, nie, nie znaczy ma, ja bata, nie będę płacił 4 dolary za, za grę na komórkę. Ile na przykład, może, może kojarzyć, ile kosztowała ta gra 80 dni dookoła świata? Na, nie na komórkach, tylko na, na, na PC-ach? Nie no ale Wiemy, o mówisz, ale... Wiem o jakich, że mówisz, ale nie wiem. Mi się no. wydaje, że to było gdzieś tam w granicach, nie, 10-15 euro, tak? Na komórkach to sama gra i to jest, można by powiedzieć, że w wygodniej, wygodniejszej formie kosztowała, jaka wtedy zapłaciłem, około 4 euro. I, I to jest różnica, że to gra jest 3, 4, 5 razy tańsza. Ja nie pamiętam, ile dokładnie X kosztował w dniu premiery, ale chyba. Y na, na tablety, ale to chyba też było w okolicach 10 euro w porównaniu na przykład, nie wiem, do 40, czy tam 50. W... No, wiesz co, tu chyba trochę przekinasz, bo skąd na tabletach wyszedł jakieś mniej więcej pół roku, albo jeszcze później po, po premierze pc i wtedy już na PC-cie mogłeś go kupić po jakichś tam srogich obniżkach, a on właśnie na tablecie kosztował 20 dolców na wejściu, mhm. czyli pewnie 20 euro w, w Europie. Mhm. Ale to i bo jedna z tych gier, która była absurdalnie droga, no, no wiesz, to... jak to, gra na tablet za 19 dolców, nie ma mowy. 80 dni na, na gogu, 9 euro 19 centów, to tak wygląda. Ale ale, na przykład, dla mnie będzie ciekawostką, ile będzie kosztował The Witness, jeśli wyjdzie na tablety, bo słyszałem, że ma wyjść. To ciekawe. Nie, nie, i, nie, i, nie tak, i tak nic tak. nie, nie przebije, jeśli chodzi o politykę cenową Square Enix i, i gier na iOS-ie, na iTunesie. W porównaniu z 3DS-em? W, czy... po, po, w porównaniu z czymkolwiek. I te, te ceny to są właściwie ceny premierówek pełnych wersji z konsol. nie? Ale, ale to, oni to ale wiedzą, to jest bo też nie wiedzą. Z... na przykład, sobie była swoje. sobie taka gra, która się nazywa Final Fantasy Theater. To była rytmiczna gra, która się opierała o postacie z finale i Melodyki właśnie z wszystkich finale tam było kilka trybów zabawnych, no ale już nawet nieważne. Na 3DS-a kosztowała 200 zł, tam 189, a na iStorze wyszła za free i kupowało się paczki i jeżeli chciałbyś kupić wszystkie paczki z wszystkimi piosenkami, to wyszłaby cię jakieś 80 zł, 70 zł. Mhm. Tak samo był numer z no, taką przygodówką, tylko to nie Square Enix, to po prostu gry z 3DS-a, które się pojawiały na iStorze, to było było szokujące porównanie cen. Ghost Detective to się nazywało? Ghost Trick, czy, czy... Ghost trick chyba. No ta, ta gra właśnie o, o detektywie, który zginął i teraz ze światów pomaga jakiejś dziewczynie tam. Kojarzycie tam to? Czy... No nie, no Ghost Trick Phantom Detective. O, go, właśnie, tak, dokładnie, tak, tak, tak. To ona kosztowała na 3 normalnie y, tam 149 czy tam 179 zł, a na, na Apptorze wyszła po, po kilka dolarów. Ale ona też wyszła y, jakoś długo, du, dużo, dużo, dużo później y, po premierze. Bo ja grałem w GoStreaka na, na y, Nintendo DS i, i to była świetna gra, i to jest w ogóle jedna z takich gier, który, dla których warto w ogóle tę konsolę kupić. Wiesz, to jest... No teraz teraz sprawdziłem ceny, Final Fantasy 4 kosztuje. 16 euro. Ale powiem tak, tak że, to, że, że to dla to by... mnie to jest cena odpowiednia, bo taka bo... cena ja powinna być. To my, my się przyzwyczailiśmy do tego, że po prostu w pewnym momencie, jak gra kosztuje euro. Na, na, na tym, to, to jest taka odpowiednia cena, ale jak już kosztuje 2 euro, to już się zastanawiam, na pewno. Zasadzie, nie no, ale bez kiedy... przesady, no Final Fantasy 3 kosztuje 15 euro, no on, ale to jest warta tej ceny, tej ceny gra, bo pomyśl, doprowadziliśmy, znaczy nie my, tylko jak mówię, konsumenci generalnie, nie, nie wiem, że my, nasz, to znaczy, nasz, nasz trójkę, ogół. tak, doprowadziliśmy do tego, że tak y, zdewolu, zdewoluwała się cena gier, do tego poziomu, że okej, okay, jesteśmy w stanie zapłacić coś za euro, ale i tak nawet czasami wiesz, to euro to jest dużo, więc patrzysz, jakie gry są za darmo. I oni po prostu, jakby w pewnym momencie nabrali nas. Powiedzieli, że dajemy wam gry za darmo. A tak naprawdę, jakby obudowali to całym tym systemem mikropłatności. I się okazuje, że więcej się za to płaci w tych mikropłatnościach, niż na ten. Więc jakby ja tęsknię za tymi czasami, kiedy na przykład, nie wiem, kupiłbym taki, taką Candy Crash Saga, nie wiem, za 5 euro, tak. Jeśli to jest naprawdę taka fajna gra wciągająca, ale już nie musiałbym nic innego dokupywać, żadnych jakichś pierdółek, jakichś dodatkowych, nie wiem, monetek, cukierków, ja nie wiem, co tam się kupuje, żeby, żeby tą przedłużyć grę, ale... coś na tak, pewno. Tak, na pewno coś tam trzeba płacić za to. Słuchaj, ale ostatnio na grupie była taka dyskusja całkiem interesująca z okazji premiery The Witness. The Witness kosztuje w psn 154 zł. Mhm. Na PC nie mam zielonego pojęcia, ile kosztuje, ale pewnie też analogia do, do tej ceny. Tak, Tak strzelam, nie wiem, możecie sprawdzić w międzyczasie. 154 zgadza się, mm. potwierdzam. W promocji. Czy na, tak? na, na na Steamie, czy tam... Nie na Steamie, nie wiem, na, na generalnie na PC, ja nie wiem nawet, gdzie on się sprzedaje na PC. Na Steamie, tak. No jest Na Steamie na, jest. Steamie na pewno, jest. tak. I ile kosztuje na Steamie? Mi się wydaje, że to jest. 40 dolców. Czyli kosztuje normalną, pełną cenę. Tak, bo chyba. No, czyli grze, bo tyle takie... samo wychodzi na to, jak sobie tak przeliczysz. Zależnie jak będziesz liczy, to... 36, 99 euro, teraz widzę. No to 36,99, czyli wliczmy, że 37 euro. Wiadomo, że teraz na na polskie na, na złotówki to jest, to jest masakra, bo od razu człowiek mówi, że to jest kosmos. Ale to ci wychodzi, mój drogi Piotrze, 163 zł. No, no czyli ta, ta sama cena. No i teraz tak, z jednej strony. Jakaś głupia giereczka indy ma kosztować 160 zł? No kaman, Ale z drugiej strony, jeżeli ta gra wygląda przepięknie, bo naprawdę wygląda niesamowicie, jest tytułem na 15-20 godzin. <śm> Ja słyszałem, prostu... że jest na 400 godzin. To jest pytanie, brzmi. pytanie... Znaczy jak się, jak się zatniesz na jakiejś zagadce i nie sięgniesz po solucję, to pewnie nie? możesz nie użyć. A nie było światę, tak, że ale... Jonathan Blow mówił, że Speedrun będzie 200 godzin trwał czy coś takiego? Ja nie wiem o, ja o Wiedźminie, to, tylko. To, to wiedźminie. Konkretnie mówię o Witness. To ja sobie to sprawdzę, Witness Speedrun. Natomiast po prostu, bo, bo, bo sam mówisz, że my się przyzwyczaliśmy do dobrego i gry na, na App Store za 2 dolary nie kupisz, natomiast z drugiej strony e jest ogromny problem z cenami gier na konsole i na, na, na pc -tę. generalnie teraz, bo mamy, branża jest dosyć mocno podzielona, gry indie tak naprawdę coraz bardziej przestają być grami indie, bo jak spojrzysz, nie wiem, na Itona Cartera, to on będąc grą indie tak naprawdę jest w stanie dorównywać jakimś innym tytułom, czy właśnie Node Witness, moim zdaniem mhm. absolutnie jest w stanie dorównywać jakimś dużym tytułem. Z drugiej strony są Duże studia typu Activision robi, nie wiem, grę opartą o film z fistaszkami, mhm. y, która kosztuje 259 zł na wejściu, a tak naprawdę jest pierdołą, która tak. powinna kosztować 40 zł na psn mhm. Mhm. I teraz pytanie, jak, jak te ceny ze sobą porównywać? Jak porównywać to, że duży wydawca jest w stanie wydawać średnią, nawet patrząc na zawartość tej gry, y, przez to, że wydają w pudełku i przez to, że, no przecież co, za czasów PS Trójki. Czy nawet wcześniej wszystkie gry były, miały tą samą cenę? Miałeś jeden poziom cenowy i każda gra w pudełku kosztowała tyle. Mm -hmm. I to, czy to była gra na 4 godziny, czy to była gra na 40 godzin, nie miało żadnego znaczenia. Też, no też przeliczanie czasu gry na pieniądze też jest pewnym Ale To jest bardzo ciekawy temat, który wiąże się z, z tym jeszcze innym, ale do końca, czy tak? nie? Po prostu ja, ja uważam, że jest pewien problem, bo ciężko znaleźć rozwiązanie na temat tego, Ile gry powinny kosztować? Znaczy, co, w sposób, ale, ale to się tak czy to, wiesz, czy, No bo to teraz tak jakby w cyfrowa by różnorodność cenową. Bo wcześniej ta, 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 tej różnorodności cenowej nie było, bo tak jak mówisz, w pudełkach gry kosztowały tyle i tyle i zawsze, czy to była gra zrobiona przez pięć osób w stodole w garażu Steve'a Jobsa, czy, czy przez dwieście osób w jakimś fantastycznym studiu z kosmosu, nie? Na, na półce na pudełeczko z grą kosztowało tyle samo. I właśnie ta cyfrowa dystrybucja wprowadziła promocję, wprowadziła zmiany w cenach, różnorodność tych cen i tak dalej, i tak dalej. Co jest okej, okay, nie? Tam powiedzmy, bo z drugiej strony, nie wiem czy słyszeliście, ja nie wiem czy to się udało w końcu, czy to wprowadzili, bo, 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 bo akad tego nie śledziłem, ale miała być, być wprowadzona w Polsce jednolita cena książki. To jakieś straszne dyskusje na ten temat są, i, 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 i tam i w, były z jednej i z drugiej strony były po prostu wiesz, argumenty sensowne, i ja zawsze tak patrzyłem, że oczywiście ja uważam, że książkę, jeśli ktoś chce sprzedać książkę za 10 zł, to ma do tego prawo. I jak ktoś chce sprzedać za 40, za 50, to też ma do tego prawo. Ale było to odniesienie, właśnie do gier. Że u nas my się przyzwyczailiśmy, że w Giereczkowie y, gry mają określone ceny, w, w gry pudełkowe. I wtedy, kiedy się zaczyna, psz, jakby odchodzić od tego, od tego, to zaczyna się coś psuć. I... Słuchajcie, problem, problem zniknie, jak gry przestaną być produktami już przejdą całkowicie w formę usługi. Jak będziemy czy, je czy, kupować, jest, i już, postamować... już No tak, nie, to jest, już tak, ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam w naszej mentalności to tkwi mhm. i gdzieś tam jednak rynek to cały czas kontynuuje, że to jednak są produkty, można je kupić w pudełku. Niektóre są nawet skończone i nie trzeba ich paczować. ale teraz w, już nie pamiętam. Sobie, gry. sobie, że pojawia się usługa typu Spotify. Tak, dokładnie to mówię. Która dotyczy wszystkich. No okej, okay, na Spotify nie ma wszystkiego. jest kilka różnych usług z tymi Czyli załóżmy, że jest kilku różnych dostawców mhm. usług y, streamowania gry, czy tam dostępu do usługi, że możesz się coś ściągnąć, nie musisz tego grać tak. grać jak, jak online, to się chyba nazywało, tak? Tylko, że, no teraz tylko, że, że PlayStation, Spotify. PlayStation Now to się teraz No Właśnie, tylko problem jest taki, że nikt nie chce płacić za, za PlayStation Now, bo uważa, że to jest za drogie. Po drugie, Spotify powstało jakby. Zgodzono się na Spotify, tylko z jednego prostego powodu. Ludzie i tak nie płacili za muzykę piracili na potęgę. Piraconalnie, nie? Ale chodzi o to, że jakby. Ja, ja miałem, nie wiem, 20 lat. No, i tak dalej. jak na rynku patata, Ta, no, ja, ja pamiętam czasy, że każdy miał, każdy miał dysk twardy w połowie przepełniony Metrykami. Tam się miało tysiąc albumów. Ja, 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 ja szczerze, że ja odkąd prawda, jest YouTube, no nie, odkąd masz, no że się Spotify i tak dalej, to, to potrzeba, wiesz, chomikowania mp3-ek, ona zniknęła ale te lata właśnie, które powodowały, że jakby przemysł muzyczny był, był tak nadgryzany właśnie przez to piractwo, spowodowało Pamiętamy do tego, że... reklamy metaliki dotyczące Napstera. Tak, że oni się po prostu jakby... To spowodowało, że przeszły takie rzeczy jak iTunes i, i płacenie za pojedyncze utwory, a nie za całe płyty, że przeszły później takie rzeczy jak, 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 jak Spotify, gdzie płacisz jeden stały abonament, a jesteś jak w bufecie, możesz słuchać, ile chcesz. I ludzie, za, e, twórcy za, za te piosenki, za to tworzenie dostają nawet nie grosze, ułamki groszy. Jakieś, jakieś... No dobra, ale, ale mamy Netflixa, prawda? Który już jest z innej branży. E, I jednak, jednak jakoś tam zaskoczył, no tak? Tak, I bo na, ale było, Netflix jest a, identyczna no, sytuacja. W Zulu, u, też jest kilku no, no, usług. Tak, ale, ale Netflix jest w identycznej sytuacji, jak. Muzyka, tylko że po prostu jakby z Netflixem to przyszło troszkę później. Znaczy z filmami. No, filmy też właściwie. Wszyscy są na bieżąco w ogóle z serialami amerykańskimi. Wszyscy na bieżąco komentują, prawda, co się pojawiło tam w Mixy, Mix, nie? No czy to chyba w tam Foxie jest, nie? I tak dalej. Ale chodzi o to, że y, później się ludzie dziwią, że na przykład jakaś, jakaś Esmeralda jest najpopularniejszym serialem w Polsce, przecież wszyscy znajomi moi oglądają, nie wiem, y, nie wiem jaki tam serial? Nie wiem, Supernatural albo nie wiem, Arrow. Nie? I ja się dziwię, dlaczego tak jest, no nie? No. Dlatego, że ludzie nie płacą za te tyle, oglądają je innymi sposobami, i w tym momencie znowu twórcy zostali jakby twórcy, znaczy wielkie wytwórnie zostały podstawione posiadaniu. Albo zarabiamy w taki sposób, że dajemy Netflixowi prawa za jakąś tam ustaloną sumę, i ludzie legalnie mogą z tej treści korzystać, ale jednak coś płacą albo po prostu zostawiamy to tak, jak jest. I, i, I gdyby Ale tak z było, żeby drugiej strony były... Zobacz, do czego to doprowadziło, że Netflix, który, tak jak mówisz, niby tylko i wyłącznie miał być usługodawcą od wielkich wytwórni, stał się sam producentem treści. I to producentem treści nazwijmy to premium, bo, bo czy Daredevil, czy House of Cards, czy Jessica Jones to są no, świetne materiale. Ja, ja, ja nie mówię, ja nie mówię, że, że taki pożar lasu y, grą się nie przydał, tylko by byłby taki moment, że widzisz... Y, 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 nie ma chyba czegoś takiego jak jak, jak odpowiednik kina dla, 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 dla nas graczy. No co by to mogło być? No salony gier odpadają, bo już, te, już właściwie to, to wymarło, nie? Że właściwie wszyscy gramy... no zaciw... ale przecież y, w, w zupełnie inny sposób, to tak naprawdę y, Games with Gold, czy właśnie PlayStation Plus jest w pewnym sensie dokładnie tym. Oczywiście teoria jest taka, że płacisz za dostęp do sieci, za to, że możesz grać. Ale nie masz wyboru, wiesz ale co chodzi? że po, patrząc, po prostu dostajesz jakby to, co ci na talerzu przyniesie. No masz wyboru na 6 6 miesiącu, czy tam cztery w przypadku Golda i... No tak, ale to jest powiedzmy, że masz do wyboru, no nie? Wegetariańskie, mięsne i jakąś sałatkę jeszcze dodatkowo i przystawkę i to jest wszystko a netflix ja już nie mówię o, o smartflixie i tak dalej no netflix je... to jest eat what you want w sensie znaczy no że dokładnie. tam tyle zjesz wiesz że tam raz płacisz i, i jest do nie chcesz obejrzeć Interstellar, chcesz obejrzeć jakiś, nie wiem yy... No, no też w... nie do końca, bo Gwiezdnych Wojen na Netflixie nie obejrzysz, więc to, 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 to też nie jest tak, że w jest wszystko, czy nie wiem, w Amazon Video... Ale czy, jest czy... to, w... że mi się wydaje, że gdyby, gdyby dało znaczy, dało się, no mam nadzieję, że tak jednak nie będzie, bo to jednak jest uzgorczące dla, 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 dla branży, ale gdyby był taki pożar lasu, że przestaliby ludzie totalnie kupować gry, wiecie o co chodzi, że, że właściwie to jest tak, że, że te wielkie firmy typu EA no, nie zostałyby podstawione wiesz, pod mur i tylko i wyłącznie właśnie taki sposób, no, jakby nowy sposób dystrybucji, nowy sposób na płacenia za te treści byłby możliwy, żeby ludzie chociaż cokolwiek płacili, to tylko wtedy wyobrażam sobie, że mogłyby powstać taki Netflix dla Dlatego, że takie tylko, usługi że jak Gamefly, jak, jak online... przykład Netflixu, czy to mhm. Tomek podał, ale w filmów to nie jest tak, że ludzie oglądają filmy tylko w telewizji jeżeli pojawia się premiera, to najpierw jest w kinie i ma pierwszy rzut sprzedaży w kinie. Potem mija pół roku albo rok, dopiero wtedy pojawia się, nie wiem, Uf. na DVD, w telewizjach premium typu HBO, a dopiero za jakiś no czas zostaje tych do usługi netflixową. Dlatego dla mnie telewizja jest Spoko takim games with gold, tak naprawdę Też się w pewien sposób może coś takiego dziać. Spójrzcie na Orgin'a i na EA Access na, na Xboxie i na Origin Access na Pc'cie. W momencie, w którym gra ma swoją premierę, możesz ją kupić. Możesz pójść do kina, obejrzeć film, zapłacić więcej, możesz kupić grę na premierę. Mhm. Jeżeli tego nie zrobisz, to minie pół roku, rok, nie wiem, jakiś okres czasu i za małej, analogicznie do dostępności tytułów, abonament, 15 zł w przypadku Originu i i, i access dostajesz dostęp do dosyć rozbudowanej biblioteki tytułów. Na PC to jest mhm. 8, 15 chyba gier. Wiesz, masz i SimCity, i tam Battlefielda, i coś tam jeszcze, i Plant vs. Zombies, jakieś Nie, no to jest portuski. fajne, jeśli na przykład wchodzisz do tej usługi po czasie, bo rzeczywiście ta biblioteka jest, jest taka interesująca. Tylko, że po prostu, kiedy już płacisz przez rok, to zauważysz, że prawdopodobnie, gdybyś nie płacił, gdybyś te pieniądze, które zapłaciłeś przez rok, no nie, wydał na przykład tylko jedną, czy na dwie z tych gier, które tak naprawdę ciągle grasz, to byś wyszedł na, pewnie na, na tym lepiej, nie? No, czyli jeżeli byś przez rok nie płacił za Netflixa, tylko zamiast do tego poszedł do kina... Na nie, Netflixa, no Netflix to właśnie, to jest ten, to jest ten te fenomen tak Netflixa, że, że oni będąc w, w taką masą, no nie, że oni po prostu mogą też dyktować warunki, no nie, i oni, i oni się tak ustawili, tak jak mówisz, no już zarabiają takie pieniądze, że oni produkują własne treści. Tylko, że... Na pewno największym problemem branży gier wideo jako takiej jest ogromne rozwarstwienie rynku, dlatego, że e kiedyś mówiło się o tym, że są duzi wydawcy i Indii. Mhm. I zazwyczaj przez to Indii było na myśli faktycznie super małe firmy, tak. gdzie, nie wiem, pracują cztery osoby. A teraz tak naprawdę to co jest określane jako indie, to dotyczy studiów, które robią gry za budżety typu milion tak, dolarów. Tak, tak, tak. tak, tak. Ja jeszcze, tylko, jeszcze tylko wrócę do tego do, do tego, że się chadzę do kina. Kina teraz też wprowadziła abonamenty. Znaczy w Cinema Co, City chyba, można, można sobie tak. wykupić abonament, gdzie za określoną kwotę, tylko musisz podpisać umowę chyba na rok. Możesz obejrzeć tam dowolną ilość filmów. Nie? Tak. Więc tak jakby więc nawet kina przechodzą już w nie no, to takiej ma maki i... ciągłej. I to się świetnie sprawdza, tylko tak. Po pierwsze, musisz wykupić ten abonament na przynajmniej rok. Więc jakby są takie małe te i, i y, 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 haczyki w tym, dlatego, że jest coś takiego, że w prostu nie, nie zawsze co miesiąc y, chodzisz do kina kilka razy w tygodniu, jak masz ochotę. Więc oni to trochę wykorzystują w ten sposób, że średnio co, im się to, to opłaca. Jest trochę tak, jak z ubezpieczeniem. Płacisz 100 złotych tak. miesięcznie za ubezpieczenie, a jak będziesz miał wypadek samochodowy, dostaniesz. 300 Pięknie nam te analogie. Prostu z czego. Yy, jeszcze musisz wypadek samochodowych. Jedna osoba na ileś tam. Więc tak samo jest. Myślę, że w przypadku karty Cinema City, na pewno będą osoby, które z punktu ekonomicznego kina wykorzystają tą kartę super. Tak, po prostu. Będą chodziły, tego wiesz, pana co już więcej Jemu nie sprzedajcie tej na następny rok. Potem karty. za rok już mu nie przedłużą, bo, bo wyliczą, że on generalnie obejrzał filmów tak. 300. Ten pan jak a Black będzie Black Jacka, bardzo dużo policzka. osób, które podpisze umowę na rok, mm -hmm. po czym po miesiącu, wiesz, przez miesiąc będzie dużo chodziło do kina, a potem nagle no Ja mam kumpla, który już ma chyba 5, 5, 5, 6 5. albo 7 lat, właśnie na tą kartę typu Unlimited i. i... Jest zadowolony, nie? To, to... Tylko widzisz, kwestia tego, jakby, jakby to przenieść teraz na gry? Czy na... Ja się, ja się... Czy płaciłbyś na przykład, nie wiem, równowartość jednej gry za dost... miesięcznie za dostęp właśnie do takich sporej biblioteki gier? No, żeby to uprościć trochę, pomyślmy tylko o Steamie. Jako o dużym graczu, który może stawiać warunki. No bo jak zaczynam teraz wchodzić konsole, PSN, Live, coś tam strasznie rozbudowane. Popatrzmy tylko na Steam. A Steam mówi, płacisz 200 zł miesięcznie, masz dostęp do całej biblioteki. Bez ograniczeń. Nie no, to to jest, to by była bajka. Ja bym bardziej liczył, że jeśli oni się y, y, posuną do czegoś takiego, to to będzie troszeczkę na zasadzie takiego kontrolowanego, y, takiego PlayStation Plus. Chociaż zobacz, y, Steam z... wprowadził możliwość zwrotów w gier. Mhm. Y Możesz pograć dwie godziny, uznać mnie to nie tak dla pewnie mi, gdzieś tam wiesz. Ze względu na Unię Europejską tak powiedział. Nic zrobi. Ale, ale... Steam, jest, Steam jest trochę podobny do Netflixa, chociaż bo on ma naprawdę masę przychodu, to jest obrót grami innych producentów, ale ma też tak jak Netflix, ma swoje produkty i to są właściwie też trochę takie premium produkty. No, mhm. Prawdzie już o Half-Life'ie kolejnej części nikt nie myśli, ale ma dotę, tak? z której też cały czas czerpie jakiś tam przychód. Team Fortress na sprzedażka kapeluszów przecież to jest dochodowe. Ale wiecie, to, U, jeśli, jeśli chodzi o, o przeniesienie tego modelu właśnie, tego Unlimited Skin'a, to musieliby to zrobić na tej zasadzie, że owszem, masz za pewną określoną e, stałą kwotę dostęp do nowości, ale tak jak w kinie, prawda, no nie możesz ciągle, na... nie możesz, jak już przestaną puszczać e, przebudzenie mocy w kinie, to nie możesz iść do kina na tym Unlimited i obejrzeć tego przebudzenia mocy, bo go już po prostu nie wyświetlają. Więc musieliby zrobić podobnie troszeczkę jak w Games with Gold czy PlayStation Plus, że masz pewne widełki, tylko że że generalnie jak, jakąś gryścionę w plusie, to ona zostaje w Twojej bibliotece. Że jak długo płacisz te, tego plusa, tak długo możesz w nią grać. To musieliby zrobić coś takiego, że takie wiesz, okienka udostępniać, że w tym miesiącu wszystkie nowości możesz grać, ale skończy się ten miesiąc. I one znikają sobie, był taki jak w coś nie zagrasz, czegoś powiedzmy nie zjesz, no, nie? bo nie masz czasu, nie masz sił i tak dalej, to nie możesz sobie przełożyć na później. Musieliby to w jakiś sposób ograniczyć, wprowadzić pewne, pewne rzeczy, no, ale mi się wydaje, że jakieś mądre głowy wiesz, próbowały wymyślić, w jaki sposób monetyzować właśnie taki, taki Netflixowy model w grach i chyba się to tak średnio udaje. Bo... Nie wiem, ja czy kiedy się game jest straszne rozbicie na, 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 na ośrodki, bo wiesz. W przypadku kina to masz, nie wiem, trzy czy cztery sieci, mm -hmm. tak naprawdę i, i tyle. I one między sobą jakoś muszą konkurować. Cinema City wymyśliła kartę unlimited, to zaraz Multikina zrobi swoją kartę unlimited tak. i tam jakaś inna, nie wiem, czy jeszcze jest po prostu I to jest piękne tego, tak. tego typu. <laughs> A w przypadku gier masz tak dużo podmiotów, które zajmują się sprzedażą mm -hmm. pośrednią. Ja na przykład nie wiem, czy na Steamie można kupić gry od Electronic Arts? W sensie, czy na Steamie są, można Battlefielda kupić na Steamie? Te stare gry, które kiedyś były, one nadal są dostępne, tylko nie wiem właśnie jak, jak, jak skupienie. Mi się wydaje, że wszystkie te nowe gry jednak wychodzą tylko na Originie, bo no jednak wymuszana jest... Yy, znaczy, na pewno Battlefrontów tego trzeciego i czwartego nie kupisz, no, nie, bo one są jakby powiązane z Originem, ale, ale jakieś takie starsze gry, ja na przykład w, w Bad Company 2, no gram przez Steama, nie. No, o proszę. a ale... na przykład gry Ubisoftu? No Ubisoftu są wszystkie, wszystkie. Tylko, że to jest najgorszy możliwy sposób, dlatego że kupując coś na, na Steamie, jednocześnie to łączy się z Twoim Steam, kontem na Steamie i jednocześnie yy, no wymaga od ciebie Uplaya, czy musisz mieć zainstalowany Uplay. Ale a propos właśnie tego, jest taka, jest taka firma, która bardzo podobnie jak Netflix yy, zaczynała Gamefly. To jest po prostu wypożyczalnia gier, i ona, oni też to robili na zasadzie, wiesz, tak jak Netflix, od wysyłania, prawda, pocztą w DVD i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to była wypożyczalnia yy, internetowa yy, filmów DVD. I oni próbowali, nie wiem właśnie z jakim skutkiem, i na pewno nie mieli dobrej biblioteki, jak nowości, ale próbowali być takim właśnie Netflixem yy, f, dla gier. I, I pewnie jak sobie ktoś tam wygoogla, nie? Gamefly, Netflix i tak dalej, to na pewno znajdzie nie jeden artykuł, który pokazuje, że za podobną cenę yy, próbowano coś takiego yy, zrobić. Tylko no właśnie, to się rozbija o to, wiesz, co masz w tej usłudze. Jeśli na przykład ty oczekujesz, że będziesz miał Nowości, no to się przeliczysz. Ale jeśli na przykład założysz, że tam są gry, które na przykład mają już powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesiące i na to są świetne gry, no to zupełnie inaczej na to na patrzysz. No ale to jest jest temat rzeka. Nawet nie wiedziałem, że nam zajmie. Jakoś tak przypadkiem, nie wiem skąd to się wzięło. Mnie tylko interesuje, czy gdzieś tam istnieje taki gracz, który płaci PS Plus albo Golda i gra tylko i wyłącznie w to, co dostaje w tym abonamencie. O, spokojnie, tak, tak. Absolutnie bezproblemową. No bo patrz, zakładając, że masz dwie konsole Sony, albo że w przypadku Xboxa działa styczna kompatybilność teraz, czyli teoretycznie dostajesz cztery gry miesięcznie, to ograniczenie czterech gier spoko. Znaczy, jeśli chodzi o Golda, to ja bym nie był taki pewny, że na przykład tylko grają w te gry, które są na Goldzie, ale wyobrażam sobie ludzi, którzy mają PlayStation 3. W od niedawna, ale powiedzmy, że tam od roku, od dwóch lat i płacą tylko ten abonament i te gry, które im się nagromadziły przez te miesiące to, to co naprawdę tam, tam mnóstwo perełek było. Tam ja miałem na przykład mnóstwo takich gier, które oczywiście jak one się pojawiały w plusie, to się ściągały i tak dalej, ale też nie miał człowiek czasu zagrać. Więc jakbym na przykład chciał tylko teraz wrócić do grania w to, co było na plusie, to ja bym spokojnie mógł zrezygnować z grania prawda w nowości, bo, bo nie miałbym na nie czasu. Oczywiście yy, tak łatwo nie jest, no, ale, ale, ale wyobrażam sobie, że, że na pewno, jest, są, są, są takie osoby. Ale panowie, The Witness. Czy tutaj wszyscy graliśmy w The Witness? Bo ja na przykład nie grałem, się przyznam. Ja, ja też nie. No, ja gram aktualnie. I bo do, doczytałem, a propos tego, tego speedrunu, to taka, taka ciekawostka, że podobno Jonathan Blow zrobił sobie speedrun sam z siebie i mu to zajęło jakieś 6 godzin. I to było jeszcze na jakimś takim etapie przed wydaniem gry. Więc to wszystko mogło być. Oczywiście chwytem y, marketingowym, ale już, prawda, wyszukaniem przez Google y, frazy Speedrun i the Witness pokazuje, że ktoś y, pokonał tę grę. Oczywiście już znając wszystkie zagadki tak ale 35 minut. No okej, okay. wiesz, znać tylko, że. Ach, to, ale to ja nie mówię, że, że to jest gra na 35 minut, tylko chodzi mi o to, że <laughs> ja kiedyś słyszałem, że po prostu pokonanie tego roz, rozwalanie tych wszystkich, rozwiązanie tych wszystkich zagadek to są. Setki godzin. Ja nie wiem, gdzie ja to słyszałem i teraz nie mogę przywołać sobie tej myśli, ale no ja rozumiem, że to nie jest gra na setki godzin, ale to jest na wiele, wiele godzin, prawda zabawa. No, <coughs> cały problem z tego typu grami polega na tym, że to jest dobitness jest, do jest grom logiczną. To jest połączenie. Wróć to jest połączenie gry eksploracyjnej z mhm. grom logiczną, dlatego że. Taki walking simulator równie... plus zagadki logiczne takie. Dokładnie tak, bo, bo równie istotne, istotnym elementem odczuwania przyjemności z tą grą jest to, że łazisz po tej wyspie, bo ona jest naprawdę ładna, ma dużo różnych ciekawych miejscówek, że, że przychodzisz, nagle coś podziwiasz. A co jest najważniejsze, to to, że wszystkie zagadki, które są w Nowy przynajmniej ja nie skończyłem, jestem po jakichś 10 godzinach grania, ale do tej pory wszystkie zagadki, które były, ich rozwiązywanie wykorzystuje tą samą mechanikę. To znaczy, masz panel, hmm. na którym są linie, i musisz narysować kreskę z jednego punktu do drugiego. Czyli połącz dwie kropki. Rzecz polega tak. na tym. Tak, połącz dwie kropki. Czy tam narysuj jakiś kształt. Rzecz polega na tym, że e, możliwości tego, w jaki sposób musisz wymyśleć, jaki znak narysować, czy jak, jak które kropki trzeba połączyć. Jest bardzo dużo. I gra robi coś, co jest strasznie fajne, to znaczy. Trafiasz na, Wchodzisz sobie na jakiś obszar. No i zazwyczaj jest tak, że na samym początku trafiasz na tą zagadkę w takiej super prostej formie. Tylko rzecz trochę na tym, że gra tutaj nic nie mówi. Po prostu znajdujesz panel, na którym są znaczki, i rysuj linię. I sam musisz wymyśleć, że ok, jeżeli ja tu widzę kształt z Tetris'a, to może spróbuję narysować ten kształt z Tetris'a, rysując tą linię. Pyk, zadziałało. O, super, czyli tu o to chodzi. Po czym po pięciu zagadkach jest nagle ta sama mechanika, czyli że niby musisz rysować te kształty Tetris'a, tylko sześć razy bardziej skomplikowana i obrócona 90 stopni w prawo. I nagle, wiesz, łatwymi zagadkami gra pokazuje tobie, o co chodzi tak jakby w tym zestawie, który teraz będzie przed tobą. Jaka jest zasada? Że zasada jest taka, że jak tam no, widzisz to, to musisz narysować tak. Tylko, że z każdym kolejnym panelem ta zagadka, która opiera się na tej konkretnej zasadzie, jest coraz trudniejsza. Co więcej, w momencie, w którym wiesz, zaliczysz jedno, na drugi, trzeci, nagle natrafiasz na, na, na tablicę, która wykorzystuje wszystkie te trzy zasady, które wcześniej poznałeś. Czyli, że y, z jednej strony trzeba łączyć kropki tak, żeby tam, nie wiem, narysować konkretny kształt, z drugiej strony, żeby omijać czarne pola, a z trzeciej strony jeszcze, żeby coś tam zaznaczyć. I nagle masz, masz tablicę, która wykorzystuje wszystkie te trzy zasady. I y, 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 przez to, że to jest tak, trafiasz znowu, potem idziesz w inne miejsce... Trafiasz na tablicę i nie masz zielonego pojęcia o co chodzi. I zaczynasz szukać, zastanawiasz się, w jaki sposób rozwiązać tę zagadkę. W jaki sposób mam dojść do tej drogi myślenia, która pokaże mi, jaka jest teoretycznie odpowiedź. W końcu udaje ci się to znaleźć, poznajesz tę zasadę, jesteś sobie super zadowolony, że ha, wymyśliłem o co tu chodzi, że to trzeba robić tak, tak i tak. Początko nagle pięć paneli później ta sama zasada znowu zostaje wykręcona o 180 stopni i po prostu denerwujesz się do szału, gdzie do... autentycznie ta gra mnie tak strasznie wkurza. No właśnie sobą. tak zastanawiam się, czy się relaksujesz przy tej że bo ona ma takie piękne kolory, że to jest taka piękna wyspa, czy jednak bardziej się frustrujesz, bo, bo te zagadki e, tak, tak cię wkurzają, no nie? że, że, że y -y, są poza... Tylko, że sztuczka polega na tym, że rozwi jak, jak rozwiązujesz te zagadki, jak to się tobie udaje i, i wiesz, to ten poziom satysfakcji, że samemu do tego doszedłeś, samemu udało ci się to wymyślić, samemu udało ci się to zrobić, jest przeogromny. Mm -hmm. I ta, 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 przez to, że tych zagadek jest bardzo dużo, i, i, i ciągle spotykasz kolejne, to ta gra ciągle tobie daje tą przyjemność tak. rozwiązywania. Ja nie, czy, jak oczywiście, w teraz Braille, mam nie tak, trafiłem. W Bright tak, tylko że Braid dla mnie to była. Braid no, to była zabawka, mała. Ale przyszedłeś, bo... Braille, czy, czy. Tak, tak. I bez, bez pomocy, bez solucji, bez niczego? No tam nie było co, tam były cztery etapy, które opierały się każdy na jednej mechanice. Nie no, Piotrze, I, no nie, W takim razie tutaj i... widzę, że, że skromny jesteś <laughs> bardzo, bo. Znaczy, albo nie skromny, tko, tko. Bo, bo ja na przykład uważałem, że, że bray był było, ym, bardzo trudną grą, że czasami było bardzo ciężko wpaść na coś. I, i to było tak, że ta gra dzisiaj na przykład nie, 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 też niczego nie mówiła. Na przykład, yy, wiesz, znaczy, tego, że układasz jakiś pamiętam, element obrazka, tak, który po, po... Że że cztery etapy, to czy znaczy tam cztery, nazwijmy to seria planż, i każdy z tych serii opierała się na jednej mechanice. Czyli na przykład na początku było tak, że nie wiem, tam jak się cofałeś do tyłu, to czas się cofał. Potem przy drugim momencie, było tak, że nie wiem, jak podskakiwałeś, to coś tam się innego działo, nie? Czyli no, to taka, taka zasada była. Tak, w ale powiecie. czasami, żeby wpaść, no nie? co, co jak rozwiązać, ja nie mówię o momentach zależnościowych, ale czasami na przykład ten najprostszy z, z początku e, e, te zagadka, że po prostu kładąc fragment obrazu, tworzysz platformę, której wcześniej nie było. A, a wiesz, graci nic nie tłumaczy. Mi się wydawało, że właśnie to było, to było siłą Braid, że, że łączyła grę, która z wyglądu wydawała ci się tak znajoma, ta platformówka, z dosyć no, skomplikowaną i, i, i złożoną grą logiczną, i, to, to, i, w, i teraz i się... w moim przypadku Bright zrobił na mnie największe wrażenie, bo tam zbierało się te opowieści e, i tak jakby książki. E, I bardzo dużo tych opowieści pod koniec gry okazywało się, że było totalnie przewrotnie napisane. To znaczy, nie wiem, na przykład e, myślałeś, że opowieść dotyczy jakiejś kłótni kochanków. A na końcu okazywało się, że to był chłopiec, który się wkurza, że mamą nie kupiła lizaka. Aha. A ja już myślałem, że powiesz, tam to... że tam że nawiązanie do, do, do jakiejś tam, wiesz, e, 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 obawy przed wojną atomową. Tak. <laughs> nie, nie. Ale wracając do The Witness, ja jestem zakochany w, w, w tej grze i, i, i każdy wieczór spędzony z nią jest trochę tym, tym love-hate relationship. Mhm. Bo mocno się denerwuję przy tym tytule i pod nosem przekleństwa się pojawiają. Jak nagle gra. Powiesz, no nie wiem, na przykład. Mm, teraz nie chcę, bo, bo tutaj opowiadanie konkretnych zagadek jest w pewnym sensie spojowaniem tej gry, bo, bo dochodzenie do tego, w jaki sposób trzeba zagadkę rozwiązać jest, jest bardzo istotne. Eee, ale próbuję podać coś takiego. Możesz taką przypadając no. przykład. Nie? Znaczy jak przynajmniej tak. Czyli... Na przykład O. Eee, Załóżmy, że rozwiązanie zagadki jest związane z tym, w jaki sposób cień pada na planszę, na której, wow. którą rozwiązujesz. Czyli na przykład, wiesz, jest drzewo, które ma jakieś tam rozgałęzienie i te gałęzie podpowiadają tobie, w jaki sposób powinieneś poprowadzić, na przykład po tych cieniach albo właśnie odwrotnie, nie dotykając cieni, swoją linię. Po czym nagle któraś z planszy... Yy, za planszą stoi wielki głaz, który zasłania to drzewo. Mm -hmm. I nie widzisz tego cienia na planszy, widzisz drzewo. I musisz zastanowić się, w jaki sposób przełożyć kształt gałęzi, na które pada słońce, w jaki sposób ten cień by się rzucił na tej planszy, której nie widzisz, bo tu stoi wielki głaz, który to zasłania. Nie ja na przykład. I, I zaczyna się kombinowanie, i po mm -hmm. prostu doprowadza cię do szału, to że a czy, gra po grze... prostu mechanikę tobie. Mm -hmm. tobie ty, oprócz tego, że te, no, w tej grze są to właśnie takie fantastyczne zagadki, że, że, że to jest bardzo dobra łamigłówka. Czy w tej grze jest, jest coś więcej, Nam jest jakieś drugie dno. o czy... audiologii. I przez te 10 godzin, które grałem, znalazłem ich chyba 5? A Czyli czy jednak 6 pojawia się coś i... takiego? Tak. W sumie one na razie tak nie, nie do końca składają się na jakąś jedną konkretną historię, czy jakiś jakiś wiesz, mind blown. Mhm. Czy tośle audiologii to tak bardziej traktuję jako, jako jakaś taka dodatek tutaj istotą jest zwiedzanie tej wyspy i, i przekładanie zwiedzania na. Mhm. No, znaczy, tam jak grasz, to tak jakby Twoje czyny zmierzają ku konkretnej rzeczy, bo, bo, bo ciągle się tak jakby zaliczając poszczególne fragmenty planszy, pewne zestawy zagadek, coś się dzieje, i, no, i tam mówię, chyba już cztery czy pięć razy udało mi się tak jakby przejść. Mm -hmm. cały, cały zestaw, Dostałem trofeum za to I coś się stało I za każdym razem stało się coś podobnego I teraz widzę, że to wszystko zmierza w jakąś stronę Ale czemu tak się dzieje i jakie to ma przełożenie na później Nie mam zielonego pojęcia Widzę tylko, że zrobiłem to, aha, okej okay, I to samo się stało, co wcześniej mm -hmm. I teraz tak, Piotrze Czy to jest gra, którą jesteś w stanie polecić Za tą pełną cenę, za te, za te 160 zł Powiedz czy... tak To jest rewelacyjna gra Która jest skierowana do bardzo konkretnego odbiorcy jeżeli ktoś Jeżeli ktoś lubi gry logiczne, to zakocha się w The Witness. U, uzna, że to jest najlepszy tytuł pod słońcem, że brakowało mu takiej gry. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi gier logicznych, to kompletnie w ogóle nie ma nawet co o nim myśleć. Mm -hmm. Mi się wydaje, że gdyby The Witness miało demo, e, kilka, kilka przykładowych etapów, czy tam, czy tam właśnie zagadek, żeby ktoś poczuł ideę tego, jak to, jak, jak, jak to się je, mm -hmm. To by dużo dobrego mogło jej zrobić. Bo, no bo, kurde, w ciemno wydawać się gra, ale dla, po prostu cięższy, dla fanów łamigłówek. Ktoś, kto chciałby spróbować, a, a nie jest do końca pewny, to lepiej, żeby, żeby może poczekać na jakąś promocję, bo, bo, bo nie ma co ryzykować, jak później się okaże, że będzie właśnie sfrustrowany i grysił tapetę. <laughs> nie mogą rozwiązać pewnych tak. rzeczy. Tak, 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 tak. Tomku, w co, w co ty ostatnio grałeś? bo widzę, że tak cichutko siedzisz, bo pewnie Witness Cię nie interesuje, bo Ty jesteś jednak nie, człowiekiem, który lubi takie gry bardziej jak Mortal Kombat, Dead or Alive. A, a żebyś wiedział, że lubię Mortal Kombat... Assassin's ale Creed? To nie, nie, nie. Nie lubisz ja, Assassin's ale to nie Creed, znaczy okay. nie, nie lubię. Znaczy, lubię settingi, wszystko, natomiast sama mechanika mnie jakby... Nie Usłyszeliście to po raz pierwszy na Fantasma Gierii. Tomek nie lubi Assassin's Creeda. To wszystko, co widzieliście w internecie, to kłamstwo. <grym> znaczy, <Dobra. grym> Wracając to do tego, co joke, nie, co nie będziemy tego rozwijać. <grym> tak. Jestem pełen, pełnym głosem, mam nadzieję. W każdym razie, to, to co w co ostatnio grałem, to przede wszystkim nadrobiam trochę zaległości, bo stałem się świeżym posiadaczem Xboxa One i sięgnąłem sobie po Master Chief Collection, więc po ograniu trójki. Mhm. Halo Trójki, teraz akurat nadrobiam czwórkę. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem, jak duży przeskok pomiędzy trójką, a czwórką, jeśli chodzi o jakość grafiki. Mhm. Jest to, są gry przecież z tej samej generacji. Ja wiem, że on teraz są wprawdzie odświeżone, mhm. ale i tak to nadal y, na, na mnie robi wrażenie. Ale to w nigdy a... nie grałeś y, w, w Halo. To jest, to jest twoje, nie, twój nie, pierwszy nie, kontakt. To, nie, 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 nieprawda. Jakieś gram na Pc'cie, gram w Halo pierwsze. O, ale to jest, e... widzisz, to jest bardzo mylące, bo się Halo na PC, ten Comeback Evolved i, i, i druga, Halo, y, druga część Halo. Nie wiem dlaczego, ale to jest po prostu jak, jak zupełnie inna gra. Zupełnie inny kosmos. Nie wiem, czy to wynika, że, że na pojedynkę się gra myszką? Więc to nie. Znaczy, trochę, trochę się nie zgodzę, ponieważ jak teraz. Ja generalnie jestem fanem Destiny. I ogrywając Halo 3, i teraz Halo 4, który jest wprawdzie od innego dewelopera, ale ogrywając Halo 3, widzę bardzo dużo rzeczy, które do Destiny zostały przeniesione, zostały z serii Halo, i tym się bardzo podoba. I bardzo też dużo widzę rzeczy, które zapamiętałem właśnie, jak przed laty grałem w Halo 1. Mhm. Te w miarę otwarte przestrzenie, tak? Połączone korytarzami, oczywiście. E, te takie halo momenty, nie wiem, jak to powiedzieć. To nie, są, no to dokładnie tak się... się mówi, to jest Halo moment, czy Halo tak, moment. Wy, tak, wydaje mi się. Że to w to encyklopedii jest... na Wikipedii na tyle. O, no to ładnie się wstrzeliłem. E, to, to, samo, ym, to samo jest w Destiny. Benji, wydaje mi się, że mają taką wyjątkową zdolność do reżyserii takiej bardzo delikatnej. To znaczy, nie masz wrażenia, że to jest oskryptowane, oskryptowane że to jest to jakieś e, ciężką ręką, ciosany kawałek, e, że patrz teraz graczu, patrz na to, co my dla Ciebie przygotowaliśmy. Tylko sobie grasz, grasz, grasz i nagle się łapiesz na tym, że właśnie przeżyłeś właśnie taki super moment. Mhm. I strasznie mi się to podoba i pamiętam, że to było to samo było w halo e, pierwszym. E, to, co mi się nie podoba, to oczywiście backtracking, wykorzystywanie znowu tych samych lokacji. Ja, ja nie wiem, czy to trochę nie wynika z tego, że oni zawsze mieli um, bardzo ograniczony czas na deweloperkę, czy po prostu z tego, że mają taką specyfikę pracy, że, że nie, wiem, nie chce im się. No A czy mi się wydaje, że, miejsce, ale... że, że przede wszystkim Halo, co na konsolach było wyjątkowo. Teraz to się wydaje, jakby to była zupełnie jakaś zamierzchła przeszłość, ale. Halo przede wszystkim to były gry multiplayer i one miały miliony, miliony graczy. To były no. najpopularniejsze gry na, na live I, i tam skupiała się cała, cała ta pompa. Owszem, fabuła była, owszem, miejscówki były, były te halo momenty, ale najważniejszym elementem, na którym jakby cała para e, szła, to, 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 to właśnie były te, 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 te to był ten multiplayer. I on, i to było piękne, pięknie było widać, jak się rozwijało, wiesz, w Halo w pierwszym miałeś po prostu tam Spleen i Land, później w Halo drugim wprowadzono, wprowadzono live'a. W Halo trzecim był ten, cały ten rozbudowany forge, theater i tak dalej. Rewelacja. to jest i, i to. Fabuła, nie chcę powiedzieć, że fabuła była po bo ja Akad Master Chiefa Dla mnie to jest, to jest... Mario to może mu buty tam części, nie wiem, przetkać no, może, zlew może przyjść i, i coś takiego. Jeśli chodzi o kultowość, to może bez przesady, ale tak. Ja nie, ja no też po prostu, generalnie, uniwersu, w Hazen Mimo Sali. tego, że, że, że ciężko mi się odnaleźć, ale Halo to jest taka gra, którą nadrabiam, natomiast jeśli mogę skorzystać z okazji, to chciałbym powiedzieć trochę o grze, której recenzję chciałem napisać bardzo, ale się poddałem. Chodzi o Dead Dragon Cancer. Um, bo nie wiem, czy możemy przeklinać tutaj na fantazję. Nie, nie możemy. Ale, nie możemy, dobrze. Ale możesz używać w... być Na przykład, zamiast słowa na K, powiedzieć kurczę. Tak, kumma, więc, kumma. kurczę. Zabier... Ja pisałem, napisałem kilka wersji tej recenzji, yy, i ona zawsze się kończyła właściwie takim samym zdaniem, że yy, jakby to ładnie powiedzieć, że mam gdzieś granie w takie gry. To oczywiście było przewrotne, ja nie miałem yy, dosłownie tego yy, na myśli, bo tak naprawdę zrobiła na mnie ta gra ogromne wrażenie. Często ludzie mówią, że nie powinna być nazywana grą. Ja się z tym nie zgadzam. Chociaż sam uważam, że w ogóle gry powinny porzucić termin nazywania ich grami już Chciałbyś, dawno temu. Chciałbyś, żeby były nazywane interaktywnym wideo? Wiesz co, nie, to, nie to, to jest trochę tak, że mi się wydaje, że gry, takie, które my rozumiemy jako rozrywka, tak, jak bardzo mocno oparte na mechanice powtarzalnej, takiej y, mechanice, to powinny wchodzić w skład czegoś nadrzędnego, większego. Czegoś, gdzie, pod co można podpiąć właśnie gry będące ro, y, rozrywką, ale też takie rzeczy, jak y, chociażby od, y, opowieści od title, albo filmy interaktywne, no wszystko to, wszystkie te rzeczy, które wykorzystują y, trochę mechaniki gry, Mm, ale też y, na swój sposób. Czyli zamiast które... stworzyć na przykład podgatunki grania, to stworzyć po prostu inną gałąź, hmm. która nie jest graniem, tylko jest na przykład, nie wiem. przeżywaniem. Y, interaktywnym Przeży... przeżywaniem. O. Tak, tak. Ale, ale akurat, akurat Dead Dragon Cancer jest grow. Bo. Mm, y, i nie wiem, czy, czy słuchacze wiedzą, o czym jest to, to gra. Jest to. to y... Przejmująca historia o ojcu, którego syn, tak? Czy dziecko? Znaczy, to jest w ogóle. To jest przede wszystkim opowieść o całej rodzinie. Uh -huh. Generalnie to jest oparta na e, prawdziwych wydarzeniach, doświadczeniach e, rodziny mm, e, kilkuletniego dziecka, które e, umiera na raka mózgu. A to nie jest spoiler? I, e, nie, to wiadomo że od samego początku. to nie ma. W tak, natomiast ja postanowiłem, ponieważ bardzo dużo wokół tej gry było szumu, bardzo dużo się pojawiło materiałów, artykułów, opisów, ja postanowiłem niczego nie czytać, ponieważ uznałem, że tak, że gry, które... Chciałeś tak jak gracze w Dark Souls, po prostu wejść blind. Nie, 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 nie. Uważam, że, że tego typu dzieło, tak jak dzieło sztuki, nie wiem, typu film, E, powinno się bronić samo. To znaczy, ja sobie później mogę doczytać, dowiedzieć się e, szczegółów, natomiast przeżywając to, chciałbym wiedzieć. Dzisiaj, żeby bardzo... na swoją interpretację wpłynęły jakieś takie zmiany. Dokładnie. Żółty. Dokładnie, chciałbym to poczuć i powiem szczerze, poczułem bardzo. E, to jest e, jedna z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsza gra, w jakąkolwiek grałem. To znaczy. Mm... No właśnie się tego obawiałem, że, że, że ten, ten ładunek emocjonalny, i, i zawsze to jest tak powtarzane, że szczególnie jeśli ktoś jest na przykład ojcem, to może to, to ja, bardziej nie jestem, wycierać. Ja nie jestem, a i tak nam zrobiła to wielkie wrażenie. Natomiast ona robi wrażenie, im bardziej jesteś graczem, tym bardziej robi wrażenie, tak mi się wydaje. Ponieważ ta gra bardzo mocno ogranicza twoją interakcję. Tylko, że to ograniczenie interakcji jest bardzo celowe. I ty... Tygry się nie da wygrać przede wszystkim. Znaczy, ja mówię cały czas, gra, ale żebyśmy mieli taką y, jasność. Y, tam wprawdzie pojawiają się pewne mechaniki, typu wyścig, y, typu jest platformówka i faktycznie walczy się, uwaga, spoiler, y, walczy się ze smokiem, ale to wszystko to są takie symboliczne rzeczy. Generalnie można to podpiąć pod. Y, takie doświadczenie po prostu interaktywne, czyli poruszamy się po lokacji w bardzo ograniczony sposób. Nie rozwiązujemy żadnych zagadek, czasami, czasami sobie coś weźmiemy, czasami sobie coś obrócimy, czasami sobie coś posłuchamy. To nie jest też tak, że tam jest jakaś historia, to jest raczej zapis stanów emocjonalnych. Ja nie wiem, czy to są prawdziwe nagrania. Czasami możemy słyszeć nagrania rodziny. Ja nie wiem, czy to są prawdziwe, ale robią naprawdę piorunujące wrażenie. Tylko to słyszałem, to tak, tam są wykorzystane faktycznie listy i tam cała reszta. Nie? I to jest tak, że ta, w tej grze, jeśli chodzi o te silne emocje, każdy bardzo często przywołuje moment, w którym tak, moment płaczu dziecka, którego nie możemy zatrzymać. Ale mi się wydaje, że każdy chyba troszeczkę w innym momencie ma tę chwilę, kiedy sobie zdaje sprawę, jak silne jest to przeżycie. Ja miałem trochę wcześniej. Ja miałem wtedy, kiedy ja to też, nie wiem, czy można to traktować jako spoiler. Ja momencie, myślę, że to jest jeżeli... taka gra, że ci, tak. którzy chcieli już zagrać, to, to, to na pewno zagrają a ci, którzy się obawiają tej gry, to znaczy, że wywołał jakieś emocje, to tylko potwierdzasz, to, to więc mi... na pewno mogą. Znaczy mieć... mi jest ciężko mówić właśnie o spoilerach przy czymś takim. Ja, nie, że... nie, opowiadaj. Ja, ja myślę, że, myśli, że, że ten... jeśli, jeśli Piotr nie ma nic przeciwko, to ja... Ja nie mam zamiaru tej gry, znaczy gry, czy tam nie gry, ruszają. No ja ja pancie, też się, bo, ja ja się boję, że, że się ja... Ja nie do czegoś takiego. Może ja nie płaczę na filmach, ale ja się łatwo wzruszam na przykład sukcesami Radwańskiej. Więc ja wiem, że ja emocjonalnie potrafię się y, tak powiedzmy, że złamać. I ja obawiam Jest się, że taka gra Dzieci, które są, nie... są, wiesz, nastawione na proste emocje y, w bezpośredni sposób potrafią mnie, mnie rozwalić, więc obawiam się, że ten tytuł by mnie absolutnie zniszczył emocjonalnie, więc... Tak, więc drogi Tomku, masz tutaj naszą... Czy, naszą i, jak zmieniecie. to powiedziałeś, Tomak, że, że po cholerę grać w takie gry, nie? Że, znaczy, że... To, to, nie czy nie, 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 nie po cholerę, to jest... Ja, ja zaraz do tego y, mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć. E, ja tylko powiem o tym momencie, moim takim momentem, który strasznie na mnie wywarł wrażenie, ja zrozumiałem, że to jest coś więcej. Znaczy, to się czuję od samego początku, że to jest coś naprawdę wyjątkowego, to... To jest moment, w którym jesteśmy w sali szpitalnej i na ścianie mamy odciśnięte dłonie dzieci, które jakby w domyśle były, były pacjentami tej, tego szpitala i być może w, w tym pokoju się wcześniej znajdowały. I jak podchodzisz sobie do ściany, czy możesz się obejrzeć te, te dłonie bliżej, te ślady, i w tym momencie sobie zdajesz sprawę, że to są prawdziwe ślady prawdziwych ludzi. To jest. Niesamowite uderzenie. I jeszcze Czyli... dodatkowo, że to jest, że, to, że część z tych dzieci, być może większość, umarła. I to jest. Znaczy, tak, tak, bo wiesz co, bo... ja zakładam, Ale wiesz, to jest, tak jest taki jest. efekt i na przykład, nawiązując do tego, ja, ja pamiętam, jak byłem ze znajomymi w Oświęcimie. I tam jest, to każdy, kto był w Oświęcimie, wie, jak to, jak to wygląda, ale generalnie tam, jest, tam są takie, tam jest taka sala, gdzie na przykład masz jakieś protezy, jakieś kule itd. i tak dalej. i i to wywołuje taki szok emocjonalny, kiedy wiesz, że to nie jest to nie jest element, nie wiem, wystawy, wiesz, jakiego, czy jak ktoś to zrobił, tak po prostu, żeby zrobić. To są autentyczne przedmioty, które należały do ludzi, którzy, którzy zostali zamordowani, no nie w tym miejscu. Więc, wiesz, chodzi o te, tam, ja te, pamiętam, te na, emocje, które też wywołuje. Że to jest... były jakieś takie dziecięce zabawki, właśnie. Albo coś takiego. To, tak. też tam były, nie? to po prostu jest tak, tak przejmujące, że wiesz, że, 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 że ci brakuje tchu, kiedy ty myślisz. Oczywiście ka każdy inaczej na to reaguje, no nie, bo, bo ktoś ma taki, taki silniejszy związek emocjonalny z tym. Znaczy, potrafi znaczy jak nawiązać, nie wiem, może wyobraźnia bardziej pracuje, i to jest w stanie w, w, jeszcze bardziej zaczyna się, się załamać, nie? I... Tak, to jest, to, to jest bardzo mocny moment. I, I później już jest tylko gorzej. I dlaczego ja ciągle uparcie twierdzę, że to jednak jest gra i dlaczego akurat gracze tą historię y, mogą odebrać mocniej, bo y, mieliśmy bardzo dużo historii y, ostatnio w grach relacji między y, rodzicami a dziećmi. I no, nie wiem, na ile to jest tam dziećmi albo mm, opiekunami ich y, podopiecznymi. Mieliśmy The Walking Dead, mieliśmy The Last of Us, mieliśmy Bioshock. Mhm. Y, mieliśmy taką grę, która też wywarła na mnie ogromne wrażenie, twórców y, Ops The Line. To jest gra, no, gra jest na iOS-a, nie wiem czy jest na Androida, chyba też. Chyba nawet na pc ta jest, ale nie chcę kłamać. Y, Mamut. I ona też opowiada właśnie o, o tym, co się dzieje, kiedy o takiej relacji właśnie dziecko w zagrożeniu i, i rodzic, i opiekun. Bo teraz jest na, na, na czasie dodatek, czy też tam rozbudowana wersja This War of Mine, The Little Ones, gdzie tak, właśnie no, dzieci tak. się pojawiają. Ale to trochę mi się ty... wydaje, że akurat wykorzystywanie dzieci w tym też jest takie pójście na... Wykorzystywanie dzieci właśnie w takiej sytuacji, bo akurat The Dragon Cancer to jest gra, której jest pewien temat, niektóre wykorzystuje pewien schemat. Moim zdaniem do do, do This War of Mine jest jakby e, okej, okay, pokazaliśmy jak wojna jest straszna i, i ta gra budzi emocje, to jeszcze podkręcimy te emocje, dorzućmy do, y, dzieci. Dorzućmy tragedię w dzieci. No nie, że, I tak mi się wydaje, że ten dodatek jakby nie, nie jest potrzebny w tej grze, że już ta gra sama w sobie wywoływała pewne emocje, że dorzucenie dzieci do tej tragedii, do wojny, kiedy my sobie zdajemy sprawę, że przecież dzieci żyły, były, umierały podczas wojny, no to jest tylko takie pytanie. Zupełnie inna historia w The Dragon Cancer, gdzie jednak tutaj wszystko się kręci wokół, wokół tak, tego dziecka ale, i w tej rodziny tego. Tak. Ale jeszcze, jeszcze właśnie wracając do tych historii w innych grach, więc te gry mówią ci o tym, że ze stratą, że w takiej sytuacji, w której nie możesz nic zrobić, właściwie możesz. Znaczy, nawet kiedy, nie wiem, tracisz dziecko, albo kiedy yy, kiedy. Yy, sam się zatracasz. Zawsze możesz chwycić za shotguna, zawsze możesz podjąć jakąś, jakąś decyzję moralną i to ci pozwoli ułatwić przeżycie tego, tak? Nawet jeśli to są bardzo okrutne wydarzenia, nawet jeśli to jest, jakby stajesz się mordercą, to jednak w jakiś sposób możesz dać upust swojemu, swojemu bezradności wobec takiej sytuacji. Możesz się nawet sam poświęcić, jeśli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Natomiast Dead Dragon Cancer jest. O wiele trudniejszą grą niż tamte wszystkie inne, ponieważ ona ci nie daje tej możliwości. To jest najtrudniejsza gra, w jaką grałem, ponieważ e, ona ci, znaczy przeżywasz ją i wiesz, że nigdy nie wygrasz i nie jesteś w stanie nic zrobić. E, okrutne doświadczenie, znaczy no absolutnie nie mogę powiedzieć, że polecam je komukolwiek. Natomiast. Y, mm, bardzo się cieszę, że mogłem, je, mogłem tej gry doświadczyć, cały czas będę uparcie twierdził, że to jest jedna, jednak jest gra właśnie przez to, że można ją zestawić z innymi produkcjami, które pozwalają ci się przez mechanikę wyżyć, swój, mhm. y, spuścić jakoś te emocje, tak? to, to ta gra tego nie pozwala i to jest y, naprawdę poruszające. i y, nie wiem, ja o tej grze mógłbym bardzo dużo mówić, ale jakby, no, no mówię, nie chcę, nie chcę polecać, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe No właśnie, temat to jest to, i, że to jest tak jak coś takiego, wiesz, to przeżycie, no, te emocje, które w ta, tobie tak woła, są tak wyjątkowe, tak silne, że, że, że no, nie jesteś w stanie nie docenić tego. Z drugiej strony wiesz, jak to jest, tak, jest drużgocące, no nie, jak to strasznie, mogą być problemy, Strasznie lubimy tą dyskusję o tym, czy gry to sztuka. A jeżeli odniesiemy to do innych mediów, to. Yy dzieła jakoś tam wybitne, czy też dzieła, które wpływają na nasze emocje, wcale niekoniecznie muszą budzić emocje pozytywne. Są filmy, które są wstrząsające i po których człowiek czuje się brudny i generalnie czuje się strasznie. Tak. Są, nie wiem, książki, które mogą wprowadzić Ciebie w depresję, a tak naprawdę nie ma gier, które by. Znaczy właśnie Dragon Cancer jest tym wyjątkiem potwierdzającym. Czy też tam po prostu jest, jest jednym z niewielu takich tytułów, które nie mają e, dawać Tobie fanu. Mhm. Czy też tam radości nie mają być miodne, nie, nie, nie masz się, się super bawić, tylko mają być tak naprawdę doświadczeniem, które właśnie wzbudza w tobie wręcz odwrotne emocje. Tak. Ale to też się wiąże z kinem, bo te, te, w, szukasz w kinie yy, powiedzmy, w amerykańskim jakiejś historii, ale chcesz, żeby one się kończyły happy endem, bo, bo nie chcesz zostać takim. Z takim, z takim bagażem, czy z takim, takim szokiem emocjonalnym, jaki na przykład potrafi wywoła wywołać i, i się tego nie boi, I kino europejskie. I mi się wydaje, że z grami też jest tak, że mimo, właśnie przede wszystkim przez to, że gry jednak, większość gier jest y, amerykańskich, i nawet producenci, którzy tworzą w Europie zaopatrzeni są w, w amerykańską kulturę, to jednak ta, ta idea happy endu w każdej grze, czy takie, takie zamknięcie y, przeważa. I, i, I trudno na przykład dostrzec y, w takiej grze, tak zwanej A jakieś gry, która miałaby smutne zakończenie, tak? Czy, 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 czy takie, takie... Nie no, były takie gry, które wiesz, które, które próbowały tobie trochę dać do myślenia, na przykład, nie wiem, of The Line, czy pierwsze, no, pierwsze z no, to, rzędu. To, to, to tak, tylko, że po prostu to jest, to jest takie um, zakończenie, które rzeczywiście um, daje ci do myślenia, ale mimo wszystko ono jest takie dosyć... Um, um, to jest nie amerykańskie, że tak wyrażę, bo tam... W... Cóż, mi bardziej chodzi o to, że z of the Line, czy nie wiem, na przykład Far Cry e miały zazwyczaj zakończenia, które można by nazwać złymi, tylko że w trakcie gry wcale nie do końca tak było, bo, bo jeśli dobrze o tym rozumiałem, to Dat Dragon Cancer nie dobija ciebie zakończeniem, a tak naprawdę przez całą grę jest ci źle. I, e, i znaczy, z... mając tą świadomość, co się stanie... Tak jak mówię, tam nie ma żadnej historii, to nie jest tak, że ona cię prowadzi przez poszczególne etapy. Ona ci rzuca losowo w różne momenty, poznajesz myśli bohaterów ojca, matki, innych znaczy rodzeństwa, tak. To możesz wejść nawet, są takie momenty, że możesz wejść do głowy lekarza podczas rozmowy, w której musi oznajmić rodzicom, że nie ma już absolutnie żadnego ratunku i właściwie nic nie można zrobić. Mało tego, możesz wejść nawet do głowy pielęgniarki, która mu towarzyszy. To są takie naprawdę dziwne, dziwne sytuacje, których nie można przełożyć na taki czysty gameplay. To, to jest doświadczenie, mimo tego, że czasami ten gameplay się tam pojawia. To jest... No, nie wiem, no tak jak mówię, no, to, jest, to jest bardzo osobiste. Ja, w, ja wierzę, że ta gra jest bardzo osobista. Mhm. Nawet te, mimo tego, że nie czytałem tych wszystkich artykułów. E, I m, nie wiem, być może ona jest taką. O, ona jest właśnie takim sposobem na to, żeby sobie poradzić z tą stratą e, mhm, t, tego okay. ojca. Bo zdaje się, że on był e, głównym deweloperem. E, no. Ale panowie, bo tak troszeczkę. Może nie, nie podniosę tutaj was na duchu pod tym. Smutny, no, To jest smutna historia, no nie, ale y, wszyscy tutaj graliśmy w Life is Strange, bo ja niedawno tak. skończyłem, więc... A, ja, ja niestety jestem po drugim odcinku dopiero. A, czyli przed tobą jeszcze wiele, ale tam przydałby się jakiś spoiler tak, Life is Strange, być może... To zaraz chwilę, zaraz chwilę po spoiler spoilerkaście do, do Last of Us, tak? Tak, że będziemy <laughs> robić to w, w pakiecie, więc ja postaram się troszeczkę bez spoilerów, Piotr to pewnie będzie wiedział o co chodzi, bo, bo on grał. Ale tam też są takie, właśnie motywy, jak, jak sobie radzić z starem, tylko że to jest gra. Gra. Czyli tutaj po prostu, e, jeśli dochodzi do pewnej sytuacji, w których, e, w których ktoś ginie czy coś takiego, to przez to, że masz tą mechanikę e, przewijania czasu, to jesteś w stanie pewne rzeczy odwrócić. Tam jeszcze później dochodzi taki No właśnie, jestem, jestem, nie wiem, bo wy skończyliście? Ja skończyłem. Live is część, skończyłem wczoraj i, i e, przyznam się, że. Yy, czwarty i piąty odcinek to były te odcinki, które po prostu były właśnie tym uderzeniem, na które czekają. Że jeszcze do trzeciego tak mówiłem, że na razie nie wiem, co w tej grze ma być takiego wyjątkowego. Że na razie wszystko jest super fajnie, i tak dalej, ale jeszcze mnie nic nie uderzyło. I dopiero właśnie ten czwarty odcinek, który przewraca wszystko do, do, do góry nogami, zaczyna się właśnie dziać coś, z czego znaczy, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że się nie spodziewasz, ale na pewno. Jest, jest, jest w pewnych elementach wyjątkowe i, i wszystkie te nagromadzenie tych niesamowitości no nie wiesz te, tego takiego cięższego klimatu że wreszcie to zaczyna właśnie tak eskalować w tym czwartym odcinku no piąte oczywiście to wszystko zamyka ale tam też są bardzo hardkorowe rzeczy i też są takie elementy w, ty, w tej grze właśnie gdzie podejmujesz decyzje i y, wykorzystujesz moc nie wiem każdy tutaj widział efekt motyla prawda Zresztą ta gra nawiązuje wiele w wielu aspektach, tam, tak, ten motyl jeszcze jest, no jest, się, jest takim... <laughs> Motyl się pojawia w ogóle w tej grze. Wszystko się zaczyna yy, na motylku, i można powiedzieć, że się kończy na motylku. To też zależy, powiedzmy, jakie tam sobie wybrali zakończenia, ale tu nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale jest właśnie ten efekt motyla, który pozwala Ci nie tylko cofać czas, i to jest taki mały spojrzenie, że nie tylko cofasz czas yy, na krótko, tak jak to widzisz na początku, ale jesteś w stanie się cofnąć do pewnych sytuacji z przeszłości, i tak jak było to w efekcie motyla, nie? w tym filmie yy, z Toszem Kasserem, zmieniasz pewną, pewną, pewien element. I po zmienia, z, zmianie tego elementu znowu się przenosisz do teraźniejszości i widzisz konsekwencje tego, co zrobiłeś, jednocześnie nie będąc, jakby nie będąc, jakby, mm, nie, nie, będąc jakby mm, nie, nie pamiętając, co się działo między tym elementem a tą przeszłością, a t, 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 Obecną teraźniejszością. Jakby... Czy znaczy, gra tobie w pewien sposób to pokazuje? Y... Znaczy ona ci pokazuje generalnie tą nową teraźniejszość, tak? Ale... Nie, nie ale, ale moment przejścia też, bo, bo tam jest ten, ten taki zawsze montaż zdjęć. Znaczy tak, ale one to przeważnie. Te, te... On jest tak zrobiony spytnie, z... że on pokazuje właśnie te złe rzeczy, no nie? że one niby są cofnięte. Pojawiają się nowe rzeczy, niby to dobre, ale, ale zawsze jesteś zaskoczony czymś, tak? Zawsze coś tam. Ja już... Piotr wie o to mi chodzi. No, to są takie momenty, y -y. że jak w efekcie motyla. A słuchajcie, to ja. Mam, chcesz ja mam dobrze, aby chodzi jak zwykle. Ej, ja mam pytanie: próba właśnie tego, tego cof cofania czasu, bo po tym drugim epizodzie, nic nie spoilując, jest tam takie pewne wydarzenie, na które Coś, się nie ma wpływu. To masz znaczy, wpływ. Znaczy, to jest tak, możesz się rozwiązać. A to ja zależy, bo ja, ja nie wiem o czym mówicie. E, o tym no, wydarzeniu, które kończy drugi epizod. Tylko e, problem, znaczy, tak, później się zorientowałem, patrząc na. Jak e, chcesz, na chcesz tam to i, możesz że... powiedzieć, i ja to wytnę tutaj, ja sobie to zaznaczę. Do, dobrze, okej. Okay. Ksiach. E, i, I ja, b... prawdę mówiąc, nie rozumiem, dlaczego nie mogłem tego momentu cofnąć. Przebiegły z gameplayowy zabieg, żebyś poczuł się jako. Bezsilny. bezsilny. Tak, dokładnie. Cały epizod ma znaczenie na zakończenie jego. Bo to. to... Nie pamiętam, czy gra... nie pamiętam, czy to wyszło potem z rozmowy mojej z kimś, czy gra tobie. Po, po, pokazuje, odnosi się do tych momentów, które tam. Ten decydujący moment wynika z tego, jak, jak ty grałeś, jakie decyzje podejmowałeś wcześniej. Tak, to nazwijmy. I, i, I to jest tak, że. Yy podejmując pewne kroki, no nie, jak, jak działałeś, no, no to wpływa na to, że jak, jak, jakie masz możliwości. I to, i to jest, wiem, nawiązując do innej takiej gry, którą wszyscy właśnie znienawidzili po tym, jak ją kochali bardzo właśnie tę serię, czyli Mass Effect. To był taki moment, który, który, który kończył grę, gdzie wybierałeś zakończenie, tak? I to zakończenie nie wynikało z tego, jak ty grałeś, tylko z tylko po prostu z tej ostatniej decyzji, którą podejmowałeś. Tak samo było też w Deus Ex uh, Human Revolution. Tutaj to, co się wydarzy, ma właśnie znaczenie, yy, wynika z tego, jak, jakie decyzje podejmowałeś, co zrobiłeś wcześniej, czy, czy, czy ingerowałeś w jakieś wydarzenia, czy nie, czy, czy komuś powiedziałeś to, czy tamto, czy kogoś pocieszyłeś, czy kogoś nie pocieszyłeś tak dalej, tak dalej. Więc e, moim zdaniem to jest bardzo dobry element, że, że wiesz, ten dowód na to, że my z Piotkiem, nie wiem, nam się udało czegoś dokonać, a, a, a ty w tej sytuacji no, do, w cudzysłowie dokonałeś czegoś innego. I to jest fantastyczne. Damianie, a powiedz mi absolutnie nie spoilując, więc pytanie będzie na bardzo dużym stopniu ogólności. Które zakończenie wybrałeś? No, ja wybrałem zakończenie... Rozłączne czy łączne? I właśnie ja, ja byłem ciekawy, czy, czy gra na mnie wymusi to, to jedyne dobre zakończenie, czy pozwoli mi zakończyć tak, jak ja bym chciał. I, I powiem, że wybrałem zakończenie, które ma krótszy, krótszy filmik na końcu. O, żeby, i, I ty pewnie się domyślisz, o które chodzi. Znaczy, yy, z samochodem. Ale to już jest spoiler. To nie jest spoiler. To nie, jest no to jest żaden spoiler, wiem o co chodzi, Właśnie. ale chodzi mi o to, że to, jest, że to jest generalnie. To było zakończenie, które ja. E, ja z się Tak, drugie. Czyli ty... Co więcej, ja, ja byłbym w stanie w dyskusji bronić, że to twoje zakończenie było tym złym. Nie, bo moje <laughs> zakończenie jest złe generalnie, <laughs> generalnie jeśli chodzi o, o, o moim zdaniem, że lepiej domyka całą historię i, i, i właściwie jest fenomenalnie się układa w całą historię zakończenie to dłuższe. W tym samym punkcie się zaczyna i w tym samym punkcie się kończy. To zakończenie, które ja wybrałem, to jest trochę takie wyjście poza to, trochę burzy ten to ten, 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 ten kontinuum Prawda? Ale moim zdaniem, no, ja po prostu czułem, że, że bardziej mi pasuje właśnie takie... Tak, tak, tak. Trochę właśnie rozgadaliśmy się, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to może być, co, o czym oni tutaj gadają, jakim A jak ktoś wie, o co chodzi, to będzie dokładnie wiedział. Ciężko tak się mówi, prawda, o takiej, że bez Dobrze, to... Ja może, ja może, ja może, nie wiem, na chwilę mogę idę sobie pogadać. No nie, nie, bo, ja ja nie, bo to chodzi o to, że słuchacze my. mogą mieć. Tomku, a co ci się podoba tak na tych, na, na tych, po tych dwóch epizodach... Czy, czy, czy złapałeś bakcyla, czy jeszcze na razie czekasz na miałem. Podoba mi się wszystko. Znaczy, jestem absolutnie zachwycony. Najbardziej mi się podoba to, że m, chyba sam deweloper, to znaczy, e, jego historia, to, że oni mieli problemy z wydaniem r, remember me, mhm. to, że e, tamta, gra, tamta gra z kolei mi się, mimo tego, że setting mi się bardzo podobał. Tak. To jednak e, gameplayowo mi nie przypadła do gustu i sobie ją odpuściłem. I też miała I... w ogóle e, to taka, taka dygresja. E... Kontrolę czasu. Znaczy, właściwie tam taki był element e, zabawy z czasem. A, A, to, to, to jeszcze. No to pamiętam, ale, ale... Tak. A natomiast e, Life is Strange no, kupuje mnie właściwie wszystkim. E, klimatem, muzyką, która jest fenomenalna. E, nie wiem, no, ja nigdy nie mam takiego poczucia, że nie potrafię się wczuć w nastolatkę, no bo to jest. E... To tak jakby powiedzieć, że e, a, aktor, który ma gra kogoś tam złego czy dobrego, nie jest, e, mhm. nie jest w stanie otworzyć tej postaci, bo on, bo on ni nią nie jest. No, gracz to trochę czasami jak aktor, tak? W sensie wcielamy się w różne postaci i mhm. e, akurat ta gra robi doskonałą robotę, jeśli o to chodzi. Wiesz, czego ja się obawiałem, e, jeśli chodzi o to, 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 to tak, czym, czym straszyli właśnie, jeśli chodzi o bycie nastolatką, to jest to, że będziesz się w pewnym momencie musiał całować z chłopcem. Ale ta gra ma taką konstrukcję, że ja w ogóle tam zupełnie inne wibracje, jeśli chodzi o seksualność, wyczuwałem. I, i, to, i to też tak pokazuje, że tam twórcy właściwie mieli, wiesz, takie włożone. jak chcesz, to możesz, jak nie chcesz, to nie możesz. Tak. Znaczy tam, to Ona trochę, trochę sugeruje, w jakim kierunku ta gra może pójść. Znaczy, po tych dwóch epizodach jakby twórcy... Ja jestem jakby... Znaczy i to, nie, tak to, się, jak, to jest mały tam, że... spoiler, że, że to, tak to jest w końcu, w końcu twoja decyzja. O. A, okej. Okay, okay. Tam się no, może wszystko, pa, pa, pełne miksy się mogą dziać, ja tylko tak. dla. Tej... Okej, okay, rozumiem. No bardzo mi się podoba. Jest, y, trochę... Swingers, double, triple action. A, okej, okay, już rozumiem. <laughs> nie, no, to dlatego tak ta gra takie oceny zbierają. O, no, na pewno. Jest doceniany. <laughs> dlatego ja nie wiem, sobie wejdziesz na statystyki, bo tam pod każdym, za każdym razem, jak przejdziesz epizod, to masz statystyki. Jak przejdziesz grę, to masz, że no, tak płeć właśnie... większości graczy 99,9% mężczyzn. A. No. Okay. Znaczy to, to Wśród twoich to... przyjaciół 100%. Nie no, tak właśnie się dowiedziałem o tym, że, o tym, że można jednak inaczej, dopro... inaczej zakończyć ten drugi epizod, tak? Patrząc mm -hmm. na te statystyki, ale... E, no, A lisa, tak lisa przeżyła? Nie... No tak, to powiem ci tylko tak. Podlewaj kwiatki. Tylko no, tyle ci powiem. Podlewaj kwiatki. Nie wiem, Jesteśmy na w momencie y, do wycięcia, tak? To jest taka śmieszna historia, dlatego że w pewnym momencie jak patrzysz na te statystyki, tam jest na przykład y, lisa nie przeżyła. Wiesz, kto to był. To był, no nie? I dopiero później patrzysz, no nie na tą miniaturkę zdjęcia, i domyślasz się, że to chodzi o kwiatek. I to jest absolutnie coś, co tylko pokazuje, jak jest wiele elementów w grze, które nie mają jakby wpływu na fabułę, ale pokazują ci to, że po prostu masz wpływy na różne rzeczy, o których sobie nie zdajesz sprawy. Mi się bardzo podobało to, że. Bo to jest coś, czego nigdy nie zrobiła żadna gra od Teltyn. Czyli tak jak w drugim epizodzie. To cały epizod ma wpływ na zakończenie, tak, są pewne rzeczy, które się dzieją przez całą grę i one mają wpływ na pewne zdarzenia w ostatnim epizodzie. Czyli to nie jest tak, że możesz sobie, a, zagram sobie jeszcze raz ten epizod, żeby mieć inne zakończenie. Nie, grałeś całą grę, podejmowałeś pewne, robiłeś pewne rzeczy przez całą grę i to wpłynie na to, co się stanie pod koniec. Nawet nie chodzi mi o zakończenie, tylko chodzi mi o to, co się dzieje w trakcie piątego epizodu. Tak. Tak, tak, tam są jakieś takie... I to są też oczywiście jakby... Wydaje się, że to są marginalne rzeczy, ale to jest smaczek, który pokazuje, że, że jeszcze, jeszcze bardziej ta historia może być twoja osobista. Nie? I to, to mi się podoba. Zresztą ym, samo to robienie zdjęć, no nie? Wyszukiwanie tych, tych ujęć, które masz w notesie. Mi w żadnym przypadku, jeszcze ja tak nie grałem, nie udało się na przykład z każdego epizodu wyciągnąć wszystkie zdjęcia. Zawsze mi dużo brakowało i zastanawiałem się, jak to się, jak to się dzieje, że na przykład to ujęcie gdzieś mi umknęło albo coś. Pamiętasz, że nie miałem to samo, ale najbardziej mnie to zastanawia, bo ja tam lizałem ściany. Ja starałem się absolutnie z każdym przedmiotem, z każdą notatką, z każdą rzeczą tak. wziąć w interakcję. Jak już po no, pierwszym tak... epizodzie wiedziałeś, że tam po prostu możesz wpłynąć na no, takie zupełnie nieistotne nie, nie rzeczy, to zacząłem naprawdę chodzić jak, jak, jak zombie, no nie zygzakiem no, nie, po całym po, po terenie, bo może się coś pojawi aktywnego do, do zrobienia. To teraz mi powiedzcie, ponieważ tak yy, yy, powiem olałem kwiatek, nie podlałem, i o tych zdjęciach sobie przypomniałem właściwie, jak jest ta scena. To może być malutki spoiler na wysypisku. Mhm. Czy mam mocno przerypane? Nie, nie. Nie, nie to wiesz, te, te zdjęcia tam pewnie w pewnym sensie format znajdzie tak naprawdę. Aha, okay. Takie wiesz, po prostu gameplayowe, gameplayowe rozwinięcie, ewentualnie zdobycie konkretnego zdjęcia prowadzi czasem do jakiejś dodatkowej scenki. Mhm. Czy, czy, czy wiesz, tak. ale, ale spoko. A propos zdjęć to dalej. Na pewno wszyscy, wszyscy tutaj słuchacze są yy, śledzą yy, kanał Fantazmagierii na Facebooku, ale chciałem tylko przestrzec przed tym, żeby specjalnie się nie, 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 nie cieszyć z edycji kolekcjonerskiej, czy tej limitowanej edycji. Bo gra wyszła w, w dystrybucji cyfrowej jakiś czas temu, i teraz wyszła mhm. yy, w wydaniu płytowym. I ono nie jest złe, ono jest dosyć ładnie wydane, ale. Liczyłem, że, że ten notesik, który dostaniesz będzie, będzie częściejszy, a to jest taki po prostu y, y, album z, z grafikami. Nawet y, on nie przypomina tego, tego notesu, który ma Max y, w, w grze, a ja na to liczyłem, że właściwie to będzie taki, taki sposób na to, żeby miał sobie mógł offline przeczytać tą historię, dlatego, że właściwie w, za każdym razem i to jest też fajne, jak y, coś się wydarzy, to Max sobie to zapisuje w tym samym pamiętniku i to jest jakiś sposób, na przykład oprócz tego, że za każdym razem, jak zaczyna się epizod, to masz no nie w poprzednim odcinku i krótko, e, krótkie streszczenie, co się wydarzyło, to dodatkowo mogłeś sobie przeczytać w notesie, w tym, tym notatniku, e, streszczenie takie już, e, co się wydarzyło, jakie decyzje się podjęło i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wy, wygracie ciurkiem, ja, ja miałem tam e, na nie wiem, jak to nazwać. Ja grałem y... z przerwami takimi. Tak, znaczy zabrałem się za grę w momencie, w którym były trzy epizody i przeszedłem je dzień po dniu, co też moim zdaniem bardzo fajnie wpływa na na, na feeling w grze, jeżeli mm -hmm. jeden epizod dziennie się kończy. I potem miałem przerwę i przez to te przerwy sobie chciałeś, dwa miesiące czy coś, to akurat te, te w poprzednim odcinku się tak. przemieniło. Mm -hmm, mm -hmm. Przydało znaczenie mm. przydało, przydało. Jedyną fajną rzeczą w tej limitowanej edycji jest ścieżka dźwiękowa na płycie. Zresztą jak już się przejdzie grę, prawda, i już potrafisz kojarzyć z czego pewne otwory są, to w ogóle zupełnie inaczej, taki melancholijny nas Ja za sobie samochodem puszczam sobie ścieżkę z Life is Strange i po prostu tak melancholijnie mi się robi. Tak, tak Ja to... ci powiem, że, że dla mnie w związku z tą edycją fizyczną najistotniejsze jest to, że wyszedł darmowy update, który umożliwia zagranie z komentarzem reżyserskim, znaczy reżyserskim autorskim. Znaczy właśnie ja nie wiem, czy to jest y, y, czy grasz z komentarzem reżyserskim. Ja muszę no tak, coś ja zrozumiałem, że to jest właśnie to, że gra tak jak w portalu było. No właśnie, nie, w... nie, nie, no przynajmniej nie. Przynajmniej no, na tym co tak? wziąłem, generalnie pojawia się opcja. Yy, którym ściągasz no, właśnie jako komentarze komentarza w trakcie gry to nie tak właśnie? nie, to jest, to jest seria chyba, ja musiałem dokładnie sprawdzić, nie wiem, dziesięciu, powiedzmy koło dziesięciu filmów dokumentalnych i każdy trwa może po 5 minut po pięć, dziesięć minut, ja nie wiem, w każdym razie to nie jest długie to jest w ciągu godzinki to obejrzysz właśnie wszystko to jest bardzo fajnie zrobione, bo to jest no, na zasadzie takich, że mamy 10, no tak jak mówię dziesięć, musiałbym sprawdzić dokładnie ile to jest, ale powiedzmy, że to jest 10 mini odcinków i każdy jest poświęcony jakiemuś tematowi. I na przykład skąd się wzięła inspiracja, no nie pomysł na grę, pomysł na zagadki, pomysł na to, pomysł na tamto. Wiesz, bardzo ciekawa historia jest na przykład związana z tym, jak, bo to są w ogóle Francuzi, nie? Czy tam, albo, albo nie wiem, Kanadyjczycy, w każdym razie francuskojęzyczni twórcy. Zresztą na, na początku zastanawiałem się, dlaczego synchronizacja ust <grym> tak słabo wypada. No nie, bo domyślałem się, że w oryginale bo tak gra po francusku, tak, tak mam wrażenie, ale. Może to, to jest taka, tylko przypadek. W każdym razie oni tam wspominali o tym, jak, jak zatrudnili scenarzysta amerykańskiego, i jak ten scenarzysta amerykański yy, jak pomagał im. W, z drobnymi szczegółami, jak go nie opowiadaj właśnie jak te, jak te szczegóły były istotne, nie? Że na przykład, nie wiem, taka pierdołka jak parking, nie? Że, że Parking amerykański różni się od parkingu europejskiego, jak na przykład, nie wiem, jak, jak, jak słonie od żyrafy, nie? i wiesz, i, i, i to trzeba pamiętać, nie Kiedy tworzysz grę, która się dzieje niby w Ameryce. To taki z szczegółów, który teraz mi przychodzi do głowy i tak dalej, że, że go pamiętam, ale. Naprawdę oglądasz to w formie takiego dokumentu i na przykład zobaczenie, jak eee, wyglądają aktorki. Tak, jak zobaczysz na przykład, jak aktorki wyglądają, to jesteś trochę w szoku, bo ja zupełnie sobie inaczej wyobrażałem nie mam Chloe lat. i inaczej sobie Wasz wyobrażam Max. Ważą kilo i mają brody, tak? Nie, nie, po prostu masz kloi. To są, to są takie typowo nastolatki, szczególnie Kloi, która bardzo szybko mówi, jest bardzo energetyczna i tak dalej. Zresztą w ogóle bardzo mi się postać Kloi podoba jako, jako, jako persona, chociaż ma swoje odchyły, żeby nie było, że ja jestem taki zupełnie bez tego, ale to jest na pewno coś fajnego do obejrzenia, ale niestety też liczyłem na to, że będzie coś w rodzaju, tak jak to było właśnie czy w portalu czy, czy, czy w Half-Life, że chodzisz po, po świecie gry i, on, i tam pojawiają się pewne dymki, takie coś w rodzaju audiologów, i które uaktywniasz i, i te. jeśli... Tak jest w grze, że powiedzmy, było przejrzyjmy. Nie, przejściu nie to gry... wiesz co, ja tak liczyłem, ale doczytałem, że faktycznie jest dokładnie tak, jak mówisz, po prostu jest godzinny film, hmm. czy tam ponad godzinny trochę. Tak, to nie, i, to. i to niestety no, nie nie, nie działa tak. <laughs> Jeszcze a propos hmm, samej gry, to czytałem dzisiaj taki dosyć bardzo długi i szczegółowy wywiad z twórcami, gdzie oni się odnoszą po kolei do każdego epizodu właściwie i tam, jakie hmm. było ich główne przesłanie, i tak dalej. Jak ktoś potem nam przypomni w komentarzach, to ja wrzucę link do tego tak. wywiadu, bo to jest. Czyli, że każdy tak, 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 praktycznie epizod to jest taka zupełnie inna gra. No i, no i inny klimat, każdy ma epizod tak. i zupełnie no bo ja pamiętam, że jak się pojawił pierwszy epizod, to wszyscy się zachwycili, yy, powiedziałbym bardzo dużo młodych ludzi się zachwyciło, że o gra, która oddaje moje myślenie, tego emu nastolatka i tak, tak dalej. A potem poszło w zupełnie inną stronę. Nie, no, no. Czyli co, w, w czwartym epizodzie mam już piłę mechaniczną, tak? I, potem I To jest tam, byłby spoiler, i poprzednio, ale, poprzednio, ale powiem nie? ci tak, że Tomku, nie, nie, nie wylądowałeś daleko, powiedzmy, od tej, tutaj, tego, co się tam dzieje. Po prostu te, te klimaty, tak jak na przykład, nie wiem, oglądałeś Gryja miasteczko... Generalnie Rapkalipsa zombiaki przyjeżdżały. No tak, ale, hotelu, ale oglądałeś miasteczko szeddy, Twin Peaks. Czy, czy, czy całość się kończy w kosmosie, tylko jeszcze mi powiedzcie. Bo... Tak jest. I jak w Wiesz, całe życie to jest kosmos, a ty jesteś małym takim robaczkiem. W tej no tej czyli tej, to jest słuszny kierunek. Właśnie zaczynamy od jakiejś drobnej, małej historii w miasteczku, w którym jest zawsze popołudnie późne, a na końcu... bo to mi się rzuciło w pierwszym epizodzie. Myślałem, że tak już przez całą grę będzie, że tam jest ciągle ta sama pogoda, nie? To... I nie, 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 to nie jest stary, poranek, i, jest wieczór i ty, nie, e, e, walka z, nie, z globalnym ociepleniem, z niezmianą klimatu, to, to jest jeden z głównych aspektów tej gry. <laughs> Donald Trump. Nie, to jest naprawdę, mówię ci. Przygotuj się, przygotuj się, prochowiec tam jakiś. Te... Ale nie, naprawdę... Fantastyczna gra i bym, ja bym ci polecał wolę Tomku, żebyś właśnie tak grał, jak, jak Piotrek powiedział, epizod dzienny. Nawet nie, nie robić sobie maratonu, że dwa epizody dziennie, wszystkiego, tylko spokojnie przetrawić to co, to, co zagrałeś i na spokojnie. Nie, no to o, właśnie przez to, że te gry, mimo tego, że takie, tego typu, tak, od Title czy, czy właśnie Life is Strange, one nie mają rozbudow rozbudowanego, długiego gameplayu, ale jednak bardzo dużo Wymagają emocjonalnie i bardzo dużo są napakowane fabularnie. I po tych dwóch godzinach to się czuję spełniony. Tak? Ja nie potrzebuję już, więc już mi się jakby nie chce grać dłużej. Chcę sobie zrobić właśnie ten odpoczynek, tak jakbym zobaczył film. Mhm. Więc... Jedyny minus jest taki, że ja y, nie, mam, nie mam jakiejś takiej potrzeby ani ochoty zagrać jeszcze raz w Live Is I na przykład podejmować innej decyzji, żeby zobaczyć, co by było, gdyby. Y, nawet to zakończenie, które powiedzmy jest inne, ja obejrzałem po prostu na YouTube. Bo już mi nie chciało się przechodzić pewne fragmenty, chociaż to, na, wiesz, gra po, po przejściu, jakby, może rzucić do, do fragmentu niemal na 5 minut przed podjęciem decyzji, to jednak jakoś, e, nie wiem, czy to już chodziło o to, że się zmęczyłem tą grą, czy coś takiego, chociaż to no jest ja... takie zmęczenie bardziej emocjonalne, być może, ale no nie, też nie, nie, nie tylko emocjonalne, ale też to jest to, że są pewne. Y, growe elementy, które mogą się dłużyć. Ja mam z, z, tego tytu, ty, z tego typu tytułami w ten sposób, że traktuję swoje przejście jako po prostu moją historię i absolutnie tak. nie mam w ogóle potem żadnej potrzeby ani ochoty do niej wracać, a ewentualnie inne możliwości, warianty sobie oglądam na YouTube jako właśnie alternatywne wszechświaty. Mhm. Natomiast to, co się u mnie wydarzyło, to jest, to jest moja historia i nigdy... Dlatego ja się tak potem... zbieram do tego, żeby w końcu jeszcze raz zagrać w Heavy Rain, tym razem z... Y polską wersję językową, żeby jeszcze raz przejść tą historię. Ja myślę, że już jestem powoli jestem gotowy. Że już no tam... Niedługo wychodzi remaster, to będziesz miał okazję. Nie, nie, tam żadne remastery, to musi być, wiesz, <laughs> Vanilla, PlayStation 3 tam. i W yy, Coś jeszcze graliście? Takiego? Yy, grałem, ale nie pamiętam w co. Aha. Świetna gra, bardzo <laughs> dobra. Nie, czekaj. a wiem w co grałem, oczywiście, przecież nawet na grupie pisałem w yy, o tym, ale to króciutko, bo już czas, tak, czas goni. Tak. Yy, bardzo pecetowa gra. Homeworld Deserts tam of Harak, czy tam o, jakikolwiek o, no właśnie, grało przeszedłem RTS. co więcej chyba, to jest tak, Ostatnia albo tego taka białek. dobra albo ta jest taka dobra, albo ja tak strasznie mocno tęskniłem za jakimś RTS-em, bo byłem chory, a jak jestem chory to czasami zdarza mi się być w domu wtedy i nic, nic ode mnie nie chce, więc usiadłem przed laptopem, yy, odpaliłem Desert of Karak, czy tam jakkolwiek ta planeta się nazywała. Yy, grałem mniej więcej od jakiejś 14 do jakiejś 23. Yy, ciurkiem, po czym następnego dnia znowu odpaliłem Desert of Karak i grałem kolejny ciurkiem jakieś nie wiem, 8 czy 10 godzin i przeszedłem je w dwa dni. A to nie jest taka krótka, bo myślałem, że powiesz, że przeszedłeś w 5 godzin i to wszystko. Nie, nie, nie. ona jest spokojnie na jakieś 10 godzin, nawet, nawet więcej, bo. Tam jest chyba 13 misji. Tak, Czyli to przejście w taki niekosmiczny, bo, bo akcja się dzieje po prostu tak jak mówić, na tej planecie, nie w kosmosie, tak? nie się nie tak. statkami, tylko raczej... To jest prequel w ogóle prequel, do, do serii no. Homeworldów, ponieważ ja z serią, z serią nie mam kompletnie nic wspólnego, to te wszystkie nazwy, które tam padały, były dla mnie po prostu jako coś, co A jest i w tak historii. się świetnie bawiłeś. Wiesz co, y, gra ma, pomijam aspekt tego, jakim jest RTS-em, natomiast ma niesamowity klimat absolutnie chwyciło mnie za serce wizją tych takich wielkich pojazdów, mm. takich lotniskowców, które jeżdżą po pustyni, oh. wiesz, które, które wypuszczają i produkują. i są Ale mógłbyś powiedzieć, że to jest taki duchowy spadkobierca, chociaż tylko duchowy właściwie, ale jednak duny, bo pustynia, bo wielkie pojazdy. Nie, bo wiesz co, bo tutaj nie ma masz, zupełnie czerwi, inny, nie ma tego. masz zupełnie inny system. Ta gra powstała jakoś tam o, o, w oparciu o Shipbreakers. I ta kwestia tego, tego rozbierania statków jest bardzo istotna, bo tak naprawdę to jest źródło surowców. Czyli znajdują się wiesz, no, na pustyni jakieś tam ruiny starych statków kosmicznych, i ja po prostu rozbierając na części, tak naprawdę do, dobierasz się do surowców. Czyli nie ma a, żadnego a, tam a. budowania rafinerii i wysyłania harwesterów czy, czy. Nie, tego, bo zawsze to mi się przyprawy. podobało w Dune i to, nawet, i to widać i w filmie i nawet w tym serialu. To był ten rozmach, tak jakie te czerwie były ogromne, jakie te pojazdy No to pojazdy właśnie jest rozmach tych pojazdów, że, że jest ogromny lotniskowiec taki na kołach, który jeździ, który jest tym tym, tym statkiem bazą i on jest yy, podstawą całej tej ekspedycji, która się odbywa i że nagle potem, jak na filmiku pojawia się analogiczny statek, pojazd przeciwników, to wiesz, po prostu już przerażony jesteś, o mój Boże, ich karier, co teraz będzie. Mhm. Tam potem pod koniec gdzieś się odblokowuje dużo więcej jednostek różnej klasy właśnie, większych i mniejszych, jakieś artylerie nie, no świetna zabawa. A mm, gdybym miał się czepiać, to mm, gra bardzo mocno opiera się o tym, że dzieje się na pustyni. Na pustyni są wydmy, różnice wysokości, i ma to ogromny wpływ na to, w jaki sposób zachowują się jednostki. To znaczy, jeżeli twoje czołgi stają sobie na górze wydmy, to strzelają do przeciwników, którzy są na dole tej wydmy sześć razy lepiej. Mhm. Czy też, jeżeli twój, twój samochodzik ma atakować przeciwnika, który stoi za wydmą, to strzelając, strzela w piasek i go nie trafia. No i ja to tak sobie średnio radzić z ogarnianciem tego, że są w wysokości, wydmy i tak dalej. Więc momentami w trakcie niektórych pojedynków musisz, wiesz, z ręki po prostu sterować każdym pojazdem oddzielnie, A, że ty przejść Twoje i myślałem, że, że przeciwnika. Nie, 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 nie. Generalnie ja jako mhm. taki, wiesz, i nagle ogranicza się do tego, że musisz robić sobie 10 grup i dzielić tak. ich tak, że te czołgi muszą teraz koniecznie jechać tu, bo jak stoją tam, to dostają w tyłek. Tak dalej. Ale gra urzeka, kompletnie chwyta za serce i urzeka klimatem. Tych, ty... Jeszcze są filmiki, które to przedstawiają, jak wiesz, cała, to, cała ta klimat tej ekspedycji, tego, że jest jakaś tajemnica, że to wszystko się dzieje na pustyni i tam ci przeciwnicy też są tacy uwiani trochę mgłą, nie wiadomo czego. Zastanawiam się, czy przez klimaty. to, że, że nie znałeś, wiesz, Homeworld. E jako to, że jest prequel, no nie? Czy na przykład y, to nie dało ci właśnie jakby takiego dodatkowego, y, nie dorzuciło do tej intrygi właśnie jakiegoś smaczku? To właśnie, że... to chyba Może mi dorzuciło, może mi właśnie coś odebrało. Może gdybym rozpoznał, że to jest jakiś tam konkretny typ statku, który powinien doskonale znać i, i to, że go tu znaleźli, to nie jest, że o, znaleźli jakiś statek. No, tak, jak, jak, jak Star Destroyer te tylko... na, na, na tej, później, jaku? Tak no nazywa? właśnie, tak, na no, jaku, jaku ojejku. W każdym razie y, historia w ogóle mówi o tym, że to się dzieje tam ileś lat przed oryginalnym Homeworldem, no i planeta... Z roku na rok coraz bardziej niższeje i pokrywają coraz większe płaci pustyni. I zostaje wysłana ekspedycja badawcza w głąb pustyni, zarazem teren wrogiego klanu, żeby sprawdzić jakiś tam artefakt, który satelity wykryły. A dla odmiany te klany, które żyją na pustyni, uznały y, używanie satelit jako bluźnierstwo i uważają, że trzeba tych grzeszników, co to sobie patrzą w gwiazdy, szybko sprowadzić na Ziemię. To mnie no zaraz to... bo. bo yy... Dawno nie grałem w, w, w interesujący RTS, a tak jak wspomniałem jakiś czas temu, w ogóle Legacy of the Void mnie nie, nie, nie pociąga. Wiem, że ja kiedyś to zagram, ale zupełnie nie mam potrzeby to zagrać teraz, a chętnie bym jakiś RTS teraz. No to powiem ci, że jeżeli. Ty, to by ty, ty byłeś wśród tych ludzi, którzy zakochali się w Mod Maxie, czy nie? No nie do końca, ale no, doceniam ten film, tak. Ja, jak ja dostanie Oscara, to nie będę rwał szat. Ja go nie oglądałem, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś złapał strasznie klimat tej właśnie takiej pustynnej podróży i takie karawany, która jedzie przez, przez świat, to dodatkowo może go trochę Homeworld podkręcić jeszcze. Bo właśnie jest fajnie jest zrobione, wiesz, bo, wiecie, bo, bo tam tak jakby opowieść jest, ma wielu narratorów. To znaczy, są filmiki, które przedstawiają jakieś wydarzenia w trakcie gry, ale oprócz tego mamy. Za każdym razem, jak misja się kończy, to wtedy kto inny, kto jest członkiem tej ekspedycji całej, mówi o tym, co się stało. stało. Raz mówi, na przykład, kapitan tego, 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 tego wielkiego statku. Kiedy indziej mówi, teoretycznie, go no bohaterka, ale też tak nie do końca taka oficer naukowy. Które tam się zajmuje właśnie badaniami. Z innej strony ktoś tam mówi na przykład gość, który zajmuje się wsparciem. I każdy mówi z perspektywy takiej osobistej, że tam co się dzieje i że martwię się, że tam to, tamto, siam, to, to, i że kończą nam się zapasy i to teraz. A jeśli chodzi o jako sam aspekt strategiczny, no to jest, jest całkiem spoko. Mm -hmm, mm -hmm. No, ja, ja teraz zdecydowanie po tej twojej recenzji e, sięgnę po, po, po Homeworld sięgnę um, też chyba po, po Command Conquer w wersji przeglądarkowej, ale to już jest y, historia zupełnie na, 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 na inną No To opowieść. będzie krótka przygoda niestety. A z grałeś? Się tylko. Testowałeś? Tylko dwie misje są. Tak, aha. właśnie się z... oszukali tak, mnie. Tak, dokładnie. Z Piotrem się e, zajaraliśmy, że, że tutaj proszę bardzo, cała gra dostępna w przeglądarce, ale niestety. Ja wam oszukali powiem, was. że ja, ja, ja lubiłem te stare Command Conquer, lubiłem starego Red Alert'a, bo ja chyba wtedy umiałem w nie grać. Jakiś czas temu, nie wiem, czy, czy, czy w Origin'ie czy gdzieś... W albo w jakiś Humble Lily Bundle pojawił się właśnie Red Alert, ten nowy. Ja nie wiem, nie chciałbym się to chyba to znaczy no, nowy. W tym sensie, że ten ten ma tylko 10 lat, powiedzmy, czy coś oh, na tyle. Okay. Wszystkie ja. Red Alerty przyszedłem. <laughs> I, I ja po prostu nie umiałem w ogóle sterować. I na wniosku, że tak jest ta gra pod względem na przykład, nie wiem, sterowania ekonomicznym, takim makroekonomicznym, inna od y, tego, co się przestrzegałem w StarCraftie, że chyba muszę znaleźć po prostu czas, żeby się nauczyć tego od nowej Odłożyłem Nie, to na no wszystkie, wszystkie gry z serii komendy Conqueror za wyjątkiem czwartej tak, części tak. CNC przyszedłem. Wszystkie retalerty, dodatki. Pierwszy Comment Conqueror, dodatki do pierwszego Comment Conquerora, retaler, drugi retaler, trzeci retalert. Mhm, mhm. Ja też, oprócz, oprócz, oprócz właśnie cwór, czwórki Comment Conqueror. Ja czwórka, jeszcze... czwórka po, po jakimś bardzo długim czasie ją, znaczy, zacząłem w nią grać w momencie, w którym ona już była starą grą i niestety kompletnie się od niej odbiłem. Ja nawet pamiętam, że katowałem bardzo dużo czasu Generals. Coś mi się cholernie podobało. No to ja akurat sobie tą serię odpuściłem, ale a propos czwórki, to ja się odbiłem, ja ją kupiłem na premierę i odbiłem się od razu, ponieważ ona w ogóle, jej historia powstania była, jest taka, że ona pierwotnie była modem chyba na jakiś azjatycki rynek, nie wiem czy to nie jest na Chiny, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę kłamać. Modem do, do trójki. No, tak, I czyli jakąś specjalną wersją, być może teraz coś, coś przeinaczam. Generalnie to nie miała być pełnoprawna czwarta część. I dlatego tam jest trochę zmieniona mechanika, bo ona miała być nastawiona na multiplayer. Jakby wykorzystująca setting, asety, tak. Mhm. No i stwierdzili, Electronic Arts stwierdziło, że hej, to jak już mamy taką... Co wydamy kre... w Europie. Ta, tak, wydamy w Europie jako czwórkę. No i nakręcono co prawda fi filmy, fabułę tam dokręcono, ale no, no nie zdzierżyłem tego gameplay, on był tak różny i tak, tak nieprzystający do tej serii. Ale jeszcze tylko a propos StarCrafta. To, chociaż jestem wielkim fanem, to właśnie kupiłem też w dniu premiery od razu ostatni dodatek do dwójki, i jestem strasznie ciekawy tego, jak ta historia się za, zakończy, ale odpaliłem sobie dwie misje, przyszedłem dwie misje w prologu. I ciekawość po prostu wyparła. Znaczy, wiesz co, i mam dosyć. Znaczy w sensie te, ta, te, te ten gatunek, ten gatunek właściwie nie, nie rozwinął się przez te lata. Mam takie wrażenie, znaczy ten taki korowy, znaczy mhm. nie mówię o Homeworld i, i tak dalej, tylko o tym Command Conquer i Starcraft, że znaczy w tej gry się gra dokładnie tak samo, jak się grało ileś tam lat ale temu. Ale to jest ten urok tego, wiesz, że tam się. No, Różnice jest... są w niuansach, które, które wiesz, mają znaczenie właśnie na tej arenie e-sportowej. Tylko właśnie, ale jak na, ja arenie... tego Command Conquer w przeglądarce, to z marszu od razu przeszedłem te misji, które były dostępne. No, i tak no, to właśnie się grało. Znaczy nie, nie, no, jasne, to jest tak. Tylko, że wiesz, jak, jak sobie myślisz, że znowu trzeba rozbudowywać bazę, zbierać surowce. I to jest wszystko takie powtarzalne. Jak walczysz przeciwko komuś, tak, jak, jak się ścierasz, no to jest jasne, bo to jest ten element rywalizacji, no i tam się liczą te niuanse. Ale jak walczysz przeciwko sztucznej inteligencji, no jasne, te misje w StarCraft'cie i tak są rozbudowane tam fabularnie, tak, tam różne zmienne są, ale no chyba będę musiał się zmusić, żeby... Znaczy, chcę bardzo przejść, tylko jednak od, odkładam w czasie, tak. Ja z RetroLerta mam tą historię, bo RetroLerta trzeciego kupiłem na, na konsole, na PS3, Przyznaj się, dla Dżiny Karano. Wiesz co? Te, Tam był plakat Śmieszność do... historii polega na tym, że to była dla mnie, głupna retalia, to było dla mnie motywacją do zmieniany telewizora z CRTK na, na hd Reddit czy tam full HD, dlatego, że na crtk nie było widać jednostek nazw i tam generalnie napisze Nie, tak, nie przetestowali w ogóle gry. No wiesz co, nikt, nikt nie wpadł na to, że ktoś jeszcze może pojąć ten certek odpalić. Jak ja mm. odpaliłem tego, bo normalnie inne gry działały, spoko, sobie. Tak. Jak odpaliłem tego Red i okazało się, że nie jestem w stanie nic przeczytać. Mapy to właściwie nie widać, a napisy, które się pojawiają przy jednostkach to, to... W ogóle jak sobie to... teraz rzucicie okiem na obsadę w ogóle Red 3 to po prostu same gwiazdy tam. Tim Curry, Jonathan Price, J.K. Simmons. No, to... Pamiętam jego postać, który tego. Mm. Prezydenta bodajże chyba. Tak, Howard oh. T. Ackerman. W, w Common Conquer Tiberian Sun też zresztą y, była doborowa obsada. Tak? Markie, Michael Bain, ten, ten z Terminatora? No, no. A, Bian, przepraszam. Ulubiony, jeden z ulubionych aktorów e, Jamesa Camerona. To to fakt. No nic panowie, to moglibyśmy chyba tutaj o tych Common Conquerach, jak wejdziemy w, w klimaty retro, to moglibyśmy się rozpłynąć. No, idę na orsi zobaczyć, czy retard jest zakupiony. ja idę odpalić Dune dwójkę wersji amigowej, jedynej słusznej. I, i, i zobaczymy, jak mi pójdzie. Yy, panowie, dziękuję serdecznie. Nie starczyło ja nam się... czasu na, na spoiler cast The Last of Us. Ja to, <laughs> nie starczyło mi... Miałem, miałem coś powiedzieć o tym kartonowym yy, vr no nie? Ale to jedynie co mogę powiedzieć, że, że, że tylko że się nie opłaca. Znaczy, opłacać to ciężko powiedzieć, bo to kosztuje grosze, nie? Ale naprawdę, jeśli ja, ja byłem, myślałem, że to może być jakiś taki, taki Bida VR, to rzeczywiście jest Bida VR. Ale wiesz co, Maciek Razer z, z rozgrywki dostał na święta chyba taki trochę bardziej, mniej kartonowy, bo to był normalnie z plastiku, ja, ja nawet nie wiem jak to się nazywa. To kosztuje mnie więcej tam 100-150 zł, takie właśnie mhm. coś tam w VR, gdzie w to w telefon wkładasz do środka. No Tak, to jest właśnie to. Tylko, że oczywiście to za 100 zł dostajesz super plastik. No zecesz plastik, ale ja powiem ci szczerze, że to, to efekt bardzo dobry robi. No właśnie nie wiem, być może yy, musisz mieć coś specjalnie przygotowane, bo te rzeczy, które ja oglądałem, to były jakieś takie. Yy... Znaczy Maciek tam pokazywał filmiki z YouTube'a, które są udostępnione pod wiesz, 360 i, i to było całkiem spoko. I tam właśnie jakieś proste bardzo. Yy, była jakaś taka. Nie, nic to granite aplikacja, że jak yy, w sensie, że chodziłeś po, po ogrodzie jakiegoś takiego domu. Jak patrzyłeś na, na dół, to w sensie, że sterowałeś, jak się obracałeś. No tak, się ale, ale w nie stronę, było takiej mojej zdaniem, tej głębi tej 3D, że nie, nie czułeś no, tej no, jak tam, tam, i... Znaczy Tam z głębią było tak, że musiałeś się tak jakby e, dobrze w to wpatrzyć, w sensie, że jak jak, jak tak jakby złapałeś zasadę? To ta marsja się pojawiała, znaczy tak ta głębiej się pojawiała. Że jeżeli. To a tu, trochę a tak jak dobrze z tymi miałeś wyizolowany obraz, że na przykład nie miałeś takiego wrażenia, że patrzysz przez. Obraz. No Byłeś tak, ale nie miałeś takiego wrażenia, że patrzysz przez, przez takie dwie dziurki od klucza? Te soczewki nie są za małe, no, to się no, nie ja, nie To nie raczej ja może powiem, nie. bo też byłem świadkiem tej sytuacji. Nie, czy sam miałem w tym momencie też to nagłośnione. No, sobie wymienialiście się. Tak. tak, i nawet ja jestem mega sceptyczny, jeśli chodzi o VR, i to był pierwszy moment. Kiedy naprawdę się tym zajarałem. A ast staliśmy w pełnej ludzi kuchni. A i tak po założeniu tych gogli, włożeniu zwykłego telefonu, byłeś umpalenie... w parku jurajskim. I no, może... byliśmy że byliśmy trzeźwi. To jest tak, tak, tak. I nie mieliście czerwonych oczu. Nie, nie mieliśmy czerwonych oczu. Na pewno do VR kiedyś powrócimy, jak już wszyscy będziemy mieć swoje zestawy Oculus z Rift. Na pewno. PlayStation, i, i, Albo i, i, PlayStation, i, 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 PlayStation VR, aka Morfeusz. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za. za... Nagranie kolejnego 339 odcinka. Dziękuję Tomkowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ekipa Gra.pl Tak, zapraszam serdecznie. Dzięki. <grystanie> I e, oczywiście dziękuję Piotrkowi, Kudanowi. Tak dziękuję bardzo. Który, dzięki któremu mamy codziennie porcję informacji w codziennika. Tak to tobie dziękujemy <grystanie> I Dzięki jadam... z, z, z wszystkim najlepszego okazji dziewięciolecie. Dokładnie. Tak. Dziękuję. Pamiętajcie, że możemy odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net. Lubić na Facebooku, udostępniać, polecać, komentować, dołączać do grupy Fantasmagieria. Do usłyszenia za tydzień. Hej.